Oj, witam Furek, elo. Patrzcie, co tutaj stoi. Widzicie? Na jutro. Na jutro najpyszniejsze rzeczy. Z znakiem najbardziej znakomitej cukierni. W całej Polsce. Witam Akame. Oj. Dwa lukrowe palety. Oj, Jezu Chryste. No będzie, będzie. Ma po pączkach, no coś będzie na pewno, pewnie niezbyt przyjemnego, ale co, cóż poradzić. Słuchajcie, dzisiaj demka na Gamefesta. Gamefesta sobie przyjrzymy sklepik, ale też przede wszystkim będziemy grać, bo już ściągnąłem parę demek. Trzeba potestować, no bo kurde, fajnie zapowiadające się tytuły, powiem wam, że dojrzałem na liście. Mam w sumie na razie pobrane demek 4, 5, 6, 7, 8, 8? 8 demek. 8 demek pobrałem. Witam, Nat. A Nat, nie wiem, czy widziałeś na Discordzie, ale moja kolekcja Yakuza się powiększyła nieco. Odrobineczkę. Odrobineczkę tam o parę tytułków się powiększyła, więc no. Fajno jest. Jest fajno. Oj, czekajcie, bo gdzieś się zaplątało. Cholerstwo. O, dobra, puściło. Puściło, no, także to dzisiaj robimy. Potem idziemy około 20 Valoranta, wyjątkowo wcześniej, bo jak się okazuje, na rynkach chcę dzisiaj wcześniej położyć się spać. Także jak chcecie Valorantować dzisiaj, to no, gdzieś tam w okolicach 20 bym polecał być. No i wieczorkiem CS, bo wyszła nowa skrzynka. Siemka pokorny, witam. Nowa skrzynka wyszła, która na ten moment jeszcze jest chyba sporo warta. 36 zł polskich. Jak wypadnie, no to kurwa szalejemy. Szalejemy. A jest szansa, bo są dropy dzisiaj. Tak, jest skin do Zeusa. To jest posrana sprawa. Posłuchaj, za parę minut się na RP. Dobra, dobra, dobra. No my dzisiaj demka testujemy, więc nic takiego super ważnego. Jutro też demka. W piątek klauniarskie podejście do Boshi. Przez większość streama zdecydowaną. Plus makijaż na klauna. I w sobotę i w niedzielę Dead Signal. Dead Signal, takie są właśnie plany na najbliższe czasy. No i co, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Jestem dobrej myśli. Indika. Nie mam Indiki, bo jest dużo waży i nie miałem miejsca, żeby ją akurat ściągnąć, ale mogę ściągnąć, jak będziecie chcieli. Fajnie wyglądała ta Indika, dosyć tak kwaśno, ale z tą Indyką, z tą indyką, no to chyba mnie odstraszał, czekajcie, bo wymagań, a, bo wymagań w ogóle nie ma podanych. Odstraszało mnie wielkość tego, ale już teraz zwolniłem miejsca dysku, bo odinstalowałem. Co ja odinstalowałem? A, Archilive'y, wrzuciłem Archilive'y wszystkie prawie. Bardzo mi się rzuciło w oczy to Yangtze River. Bardzo mi się rzuciło. Recenzje są przytłaczająco pozytywne. Też można będzie obczaić, czekajcie, sobie tego indykę tą zacznę ściągać. Teraz możemy zresztą przejść, możemy zrobić te pół godzinki przyglądu steamowego. Polecę jedną gierkę, jakoś pewnie dla dorosłych. Znając tego starego zboczucha. Już widziałem, nie możesz zaczynać, że za 5 lat dodać się skończyć 3 części Yakuzy. Judgment odpalić. Słuchaj, ale kolejce się poszerzy, już brakuje mi teraz tylko tego drugiego Judgmenta i tych Ishinów trzech. W sensie Ishinów, no Light Dragonów. Siema Litsi i witam Yapman. Także to co, robimy pół godziny przyglądu. W ogóle możemy też obejrzeć sobie, ale to może zaraz. Jest, są, siemka Epow, są fajne bardzo filmiki z Bootcampa NC. Znaczy nie z Bootcampa, tylko z Katowic. Kiedyś Virtusi bardzo dużo takich filmików wrzucali, są mega fajne. Pokazują, jak oni sobie tam na takich eventach żyją. A dodatkowo jak kolują sobie podczas meczy. Jest team speech z spotkań i naprawdę fajnie to wygląda. Alitar zajebista. Czyli ten pierwszy judgment trochę lepszy według ciebie? Nie udało się jej zdobyć? O nie. Tylko prywatnie czy seria? Na pewno będzie na streamach, jeżeli już. Na razie jest w progu dotacjowym na ten miesiąc. No ale jak się nie uda to spełnić, to jest duża szansa, że gdzieś o to się pojawi po prostu. Będzie drop, więc zajebiście. No u mnie chyba z 3 mecze, bo ja dopiero co dropa odebrałem. Ale no dzisiaj gramy wieczorem w CS na pewno. Taki jest plan. No i z drugiej strony tu się jeszcze DBD odpalić, bo dzisiaj chyba ten nowy tryb wchodzi.
Klucza, który zrozumiałem w końcu jest dostępny, więc do urodzin dojdzie. Zarąbiście. A, jakiś dobry dzień, co? Indica się mi instaluje. A, i te Yangtze River miałem jeszcze zobaczyć. Yangtze, jak to się pisze? O! O, The Dazzle, o kurde, nie wyłączone powiadomienia, czy się zbudowało coś znowu? Dream Labels, The Dazzle, dziękuję za 35 miesiąc słupka i witam, proszę o hype. Jaki nowy tryb? Z taką dużą ciemnością na mapie. Z taką dużą ciemnością, taki horrorowy wręcz tryb. Dzisiaj może bym poszedł, jakby szybko CS poszedł, to mógłbym na samą noc pójść na ten tryb, albo przed CS-em jeszcze? Słuchajcie, bo Streamlabels się nie odpala, no kurde bele, coś z tymi powiadomieniami zepsuli. Yangtze, ile to pobranie kosztuje? A, 2 lira. Dobra, mamy chyba 11 dem do przejęcia. Dwoma nowymi mapami? Tak, właśnie słyszałem. Fajnie. Jestem ciekaw, co technicznie się zmieniło, tak naprawdę. Może mi wyleci dropir? No słuchajcie, wyleci skrzynka. No to 3 dychy do przodu jesteście. Siemka Roki, witam. A ja też będę ogarniał a propos tymczasowej rezygnacji na czas nieokreślony z Dark Soulsów. Przesunąłem dropy, znaczy przesunąłem cele i teraz nie mam już celu za 2000, a cel za 2000 się zmienił na cel za 1500, a ten z 1500 będzie odrywany, no jak Bóg da, to od poniedziałku. To od poniedziałku, bo Demon Soulsy muszę PS Plus Extra albo kupić, zobaczę co mi się bardziej opłaci. Widziałem, że teraz jakaś promka jest na TPS Plus. Puh, kurwa, na Demon Soulsy. Też zobaczę. No fajne rzeczy teraz się działy, mimo wszystko. Mimo rezygnacji z wyzwania. No i kurde, ostatecznie będzie, tylko to chyba na jutro sobie zachowam, albo na jakąś okazję fajną, bo kupiłem na Rince małpkę do pączków, ale mam też drugą małpkę, już nie do pączków, a właściwie do tego pączuszka, być może. Także może jutro do ponczusiów będę zapijał. Pidwową kupiłem. Wujaczu zakupiłem. A bardzo mi się podobał ten gift, który wysłał ten. Który wysłał... Spotty. Nie wiem co za scena, ale chcę do niej dotrzeć w pewnym momencie. I w ogóle nie wiem czy widzieliście też. Została dodana taka opcja, że możecie dodawać sobie naklejki a bronie w dowolny sposób. No i kurwa... Piekło zostało otwarte. Zobaczcie sobie tutaj, jak macie Twittera i przerolujcie, no wysłabym wam konkretny obrazek, ale no, jest highly banable. Jest highly banable, więc popatrzcie sobie tam w komentarzach, co ludzie porobili ze swoich tych. Jest kurwa hardo, naprawdę. No piękne są, ale wyobrażacie sobie, że coś takiego w Valorancie weszło i ktoś, nie wiem, robi nawet ułamek tego, co tam jest na tych nalepkach CS-owych i kurde, no nie wiem, piekło by zapłonęło. Piękne. Oj, aż mi się coś ułamało, mam nadzieję, że to jest ząb. Czy broń z TF-a? No kurde, właśnie to jest mój główny hamulec z RNF TF-a. Musiałbym chyba się do skrzyni jakiejś schować. Bo po czasie to moja broń się kiepsko zestarzała, myślę, na dzisiejsze standardy. Ciężko. Dobra, słuchajcie, najpierw może ten przegląd krótki zrobimy sobie. Pół godzinki przeglądu mamy do odhaczenia. To zobaczymy, co jeszcze z demówek można pościągać. Ja dużo pobierałem, zaraz wam powiem, co tam pobierałem, mniej więcej. To będziecie wiedzieli, co można mi jeszcze popolecać. Wypięto panią i z tyłu na nią terrorystę. O, jest piękny patch. A nie mogę już teraz to cofnąć, to już poszło za daleko. Czekajcie, ja muszę przechwycić Steama. Mówiąc UW. Też to widzę. Steam? O, działa? To jest całe? Nie, to nie. Czemu to jest taki mały? Wiecie? Steam przegląd? Nie ma jakiejś szerszej perspektywy na to? No tak się od razu wam pokażę. Takie są demówki. Tak trochę dziwnie wycięte, ale zaraz to poprawię. Jest tak, Beyond Hanwell Teaser. To jest jakiś horror. Zobaczymy jak będzie działało w ogóle. Czemu jest taki mały? Siemka, hub. Pacific Drive bardzo wart sprawdzenia. Jeszcze je pobierałem, ale będę dzisiaj jutro grał, więc myślę, że pobiorę. Jutro będzie nawet dłuższy stream, bo dzisiaj idziemy szybko z Nerinką na 20 na Valorant, ale to się przesuwa trochę plan.
ale jutro to myślę, że od 17 do 21 z hakiem gramy w demówki. No i nie siedzimy za długo w jednym demo, tak trochę pociupciać, nie? Crow Country, podobno fajne. Crypt Custodia, na jakimś krotku co biega, taka metroidvania platformowa. Dread Down, to coś o zombiakach jest. Dreamcore, to jest na podstawie Luminal Spaces, czyli Backroomsów. Indica, no od razu mnie jakby wygląd miniaturki zaciekawił. Level Unknown, gra wielkiego włodarza Fame'a Wojciecha Goli. Zobaczymy, gdzie były prane pieniądze, bo słyszałem, że budżet na grę to było około 2,5 miliona złotego. A słyszałem, że jest pełna setów najtańszych, jakie można znaleźć i po prostu prawdopodobnie coś tam podśmiarduje. Mouthwashing, obrazek, prawda? Nevergrave, jakieś ahaha, to jest coś w stylu Hollow Knighta. No i jest jeszcze ten Yangtze River, Murders on the Yangtze River. To chyba wszystko z tego, co mam teraz. Tak, no i będziemy zaraz przeglądać, może jeszcze coś się znajdzie. Mam jeszcze z 50 giga miejsca wolnego na dysku. Dobra, no to tak, Store. Słuchajcie, bo tu Yangtze miałem to odpalone. No i tak, zanim wejdę dalej, to wypadałoby w preferencjach zobaczyć, czy mam wszystko odznaczone. Zajebiście. Trzymaj się, Garto. Pa, pa. Miłego ranka. To co, poprzyglądamy. Z pół godzinki i tak przed 18 zaczniemy sobie w demkę grać przez dwie godzinki dzisiaj. No myślę, że parę demek się zdąży w dwie godziny zobaczyć. To Barbar Battles. Co, idziemy po kategoriach? Może chcecie horrory zobaczyć? Macie już kategorię, którą byście chcieli wyjątkowo zobaczyć? O, ten Pacific Drive mogę zobaczyć. No, o tym Pacific Drive to słyszałem, że to chyba jedno z najbardziej wyczekiwanych w ogóle jest. Jeden z najbardziej wyczekiwanych tych, tylko jak to wymagania wyglądają? Pójdzie moim tym? No, moja minimalna karta. Można spróbować, a ile zajmuje? Ile zajmuje, bo chcę zobaczyć ile miejsca? Niedużo, to spróbujemy, zobaczymy czy będzie jakkolwiek działać. Hentai? Sprawdzamy kategorię hentai? Dobra, czekajcie, to cofam sobie. I teraz tak. Reus dwójeczka, a druga część Reusa wychodzi? Naprawdę? Jakieś jedynki nie grałem, co prawda? Znaczy nie grałem dużo. Mam w bibliotece, trochę grałem. Reusir 2. Fajny był w ogóle zamysł tego Reusa, bo tam było coś właśnie z tym shiftowaniem, że gramy jakby tymi... z tymi bóstwami. Mi to się zawsze kojarzyło... Cześć, może muzykę wyłączę. Mi się to zawsze kojarzyło z... O Jezus, jak to się nazywało? Black and White? Jakoś tak? Taka stara gierka była, co się tym bóstwem zarządzało. Kurde, możemy obczaić w sumie. To bardzo sympatyczna gierka była. Pobieram demko. A zobaczymy zaraz jeszcze trailer tylko. Czekajcie, oj. Dziadek. Będzie... Czekajcie? Nie, do dupy jest to wycięte. To musi być cały ekran. Myślałem, że to jest jakieś wycięte podglądanie, a to jest jakieś wycięte chuj wie po co. Tak o... Dobra, tak sobie zostawmy. Został? No, na to wygląda. Black and White'a? Black and White fajny był, bardzo fajny. Jakieś UCTSG oglądałem, sam nie gram niestety. Ale UCTSG sporo oglądałem. Take your time to let them create harmonic ecosystems that form bountiful lands. Bardzo mi się podoba w ogóle zamysł gameplayu tutaj, w sensie i tak graficznie, ładna bardzo. Watch as they use the nature you provide to create inventions and develop new ideas. Fajnie, tutaj wygląda jakby ci mieszkańcy tacy bardziej jakoś byli samowystarczalni. Many different spirits of humankind, blessed or cursed with their own personalities. They will use it to prosper. No, super się CTS otoczy serię oglądały. Gdzieś od CTS, gdzie bardzo już oglądałem. Właściwie prawie do samego końca oglądamy. Jak on teraz rzuca mniej, to już te pojedyncze materiały nie oglądałem. Ale no. Bardzo fajna, bardzo ładna. A zresztą mówię, Reus pierwszy był bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny. Mówię, nie gram jakoś bardzo dużo, ale kojarzę fajnie. Planetki. Total War. Monuments Builders, Solar Punk. Kurde. Na dwa hity, a pełne chyba przez to, że się no buff odmaga w minimali po skrócie animacji otwierania. Ale wiesz co, ja już powinienem tam rolować, Vitonator. Ja już powinienem tam rolować.
powinienem tam już rola walić. 23 maja wychodzi, fajowsko. Kurde, jak nie będzie co grać, to bym sobie zerwał to Reuser, by nie było jakiś mega drogi. To strasznie sympatyczna gierka była. Dobra, sekundo. Uno momento. Jaką kategorię bym chciał przejść? Może horrory najpierw poprzeglądamy, bo horrory... Mam straszną ochotę horrory. Ty, co to jest? Sea? Under the sea? Under the sea? A czekajcie, aż mnie zaciekawiła miniaturka. Sea? Under... The sea? Under the sea. 2085. Siema, Rizendel. Most of the planet is covered with water and the composition of the marine fauna has changed dramatically. Humanity has about... O Jezu, ale kwasota. Wiecie, kojarzy mi się z Iron Landiem trochę. Rizendel wczoraj to samo miałem, ale dzisiaj już mi przeszło, więc to chyba było tymczasowe, nie umarłem jeszcze. Ciekawe tylko, co tu się robi. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że pływasz i po prostu oglądasz. Fajną bardzo grę znalazłem. Bardzo... O Jezu, ale kwaśne. Bardzo fajną grę znalazłem. Co najlepsze, darmową. I w bardzo fajnym klimacie. Ogramy któregoś wieczora wolnego. Bo jest horrorem, jest darmowa. Wspomnę raz jeszcze, bo to jest ważna cecha tej gry. Jest dostępna na itch.io, zrobiona przez jakichś polskich devów i nazywa się Crypta FM. Grafika VHS-owa, taka jak tutaj trochę. Kurwa, to pewnie dev jest. Crypta FM się nazywa, na 40 minut giera, do godziny pewnie. Ale podobno strasznie klimatyczna w klimatach takiej, takiej starej polskiej wsi. Silk Bulb Test. Jest darmowa. I darmowa. To jest ESU? Silk Bulb Test. Oj. O Jezu Chryste. Aż mi gdzieś tam drga to coś... To nie jeden neuron w mózgu, który uwielbia takie rzeczy. Okazuje się, że dev po prostu zamordował 15 osób i zrobił sobie z tego gierkę. Mój stary tam był? Ten z wąsem? O, to koniec. Today was special. Choose your own adventure, ale patrzcie na to. Ja pierdzie, co to za morda? To jest jak w tym, jak Huslila, ten demon. Obczejmy? Trzeba dzisiaj szybko zrobić to i jak najwięcej demek. Demka, prosta zasada. Gramy nie na maxa, chyba że coś będzie mega fajnego. Jezu Chryste. To są adventure games. Dobra, zacznijmy horrory na początek. Czekajcie, no gdzie jest ta zapadka? Trochę szybciej mógłby Steam działać. Nie wiem, czy da się coś poprawić, czy to jest kwestia obłożenia, ale byłoby przyjemniej. Horror. Dzisiaj na innym kompie, jak u brata byłem, patrzyłem i od razu mi się na pierwszej stronie wyświetliła jakaś VR-owa gierka, gdzie jesteś na jakimś statku kosmicznym i możesz sobie robić swoją waifu, z którą możesz robić co chcesz. Możesz jej ułożyć ciało jak chcesz, dołączać jej jakie chcesz części ciała. No i co? Nie można takich rzeczy na Twitchu niestety. Wygląda super. Mam demko pobrane. Nie wiem tylko czy mi pójdzie na kompie. Bo niestety wbija się dosłownie tak na styk na moje wymagania. Minimalne. Backroomsy nie za bardzo mnie interesują. Po grafice widzę, że będzie ciężko. Demon Somnia. Co-op multiplayer. Błe. The Four Sins. A few days ago, a woman named Li Wen committed suicide by throwing herself into a... O! Dobra, czy to ciekawiło. Na tamtą gierkę? Kurde, jak ona się nazywała, to nie pamiętam już. Byłem... Inne bodźce mnie przykuły. Czekaj, te gierki? Dobra. Słuchaj. Tylko ja jestem taki ograniczony. O Jezu, a grafika wygląda, jakby miała kompa mi spalić. Doki Doki, słuchaj, ja Doki Doki grałem, Japen. Na serii YouTube'owej. Będę grał w gierkę Wojska Goli. Chcemy zacząć na co 2,5 miliona złotych budżetu poszło. Mam już ściągnięte demówkę. Będę, to podejście będę, jak to się nazywa? Oje. Oj. Podoba mi się, jak to wszystko jest takie zajebiście płynne, klimatyczne, po czym mam taką scenę, już z samego silnika gry. Lecie, gdzie ona? Ciekawe, że tak jest. O ja pierdziele. No, śmiesznie wygląda, możemy spróbować demówę. Tylko jakie to są wymagania? Bo to wygląda, jakby miał mieć wymagania RTX 4070.
No, kurwa, się nie pomyliłem, szczerze powiedziawszy, nie pójdzie jak nic u mnie. Szczerze powiedziawszy, myślę, że na tym by nie... GTX 3060? Nie chodzi o RTX-a? Jest taka karta GTX 3060? Czy to jest błąd jakiś? Jak chcesz, to możemy... Tylko tak bym zrobił. Bo ja chcę... w piątek robię stream z Bosiego, z makijażem. Nerin będzie mi malowała, jakiegoś pajaca. W sensie się nie musi dużo robić, żeby mnie na pajaca zrobić. Z kolei sobotę i niedziela gralibyśmy sobie w Dead Signal. Jakbyśmy przeszli, to możemy jeszcze coś pokorzystać z tego demo. Tak, będzie fan tego, będzie fan oczekiwacza na Silsonga. Jester się na targu znajdzie. Czyli powiada, że na GTX 3060 można w Diablo 8 grać, które jest najpopularniejsze teraz na chińskich rynkach. Okej, okay. Zapamiętam. Dobra, czemu, o Jezu, i wywalać będzie z tej kategorii, a to się patrzy, ile to trzeba się naklikać. Ja sobie to skopiuję, bo za dużo wpisywania jest. Dobra, Trout Country ściągnąłem, Mouthwashing ściągnąłem, bo fajnie wygląda. Beyond Hanwell ściągnąłem. Demon Sport, tak jest górnej tej, to mi nie za bardzo. Chaz Malfir. Jest Next Gen FPS, a czy Horror Game Build... Nie, Unreal Engine 5, to nie za bardzo na mój komputer. Morbid The Lords of Fire. To wygląda Souls-like. From the creators of Morbid The Seven Acolytes, experience a blood-soaked action adventure with Souls-like elements. Face vile monsters and wait... No nie wiem, czy chcę więcej tego. De facto już gwizda. Oj, będzie gwizdał, coś czuję. Dreamcore, to jest właśnie gierka, którą mam. Ona jest na podstawie Liminal Spaces, czyli właśnie, no, tych backroomsowych klimatów. Te gierki z trollem. Oj, nie wiem, czy tak prze... O kurwa. Ale ty, wy to nie widzicie. Odpala mi się to na jakiejś innej karcie. A jak tu drugą kartę przechwycić? Czekajcie, przeglądarkę ogólnie. Może tu drugą? O! Czekajcie, bym zrobił tak. No, to jest całkiem dobre. Cisnę rankę Dywalo, a masz jakąś rankę Yapman? Dobra, no to się, to dobra jest funkcja, czekajcie. To, a czy będzie się samo odpalało, jeżeli tak, to będzie najwygodniejsze na świecie gówno. Uwaga, sprawdźmy to na przykład. Czy już ładuje? Silver 2. A ciekawe, jak będzie z wspinaczką, czy będzie łatwo, czy niełatwo? Iron, no ale nie wierzysz w kolegę. No niestety, się nie ładuje. Muszę za każdym razem Steam przegląd. Dobra, wiesz co, chyba będzie łatwiej po prostu tego. To był dobry pomysł ogólnie, ale za dużo roboty z tym. A czytać, bo teraz się w ogóle coś... Aha, bo to jest, dobra. No to tak. Dreamcore, Deathbound, nie wygląda zbyt ciekawie. Tak jest znowu jakieś... Dużo tych Souls-like'ów chodzi. Menace from the Deep, ale to widzę, że karcianka jest. Nie wiem, lubicie karcianki jako gry? Macie jakąś taką swoją karciankę, którą lubicie? Raczej nie mówię o Hearthstone'ie czy o tam Gwincie, tylko o takie roguelike'i karciane. Zostaje zabrano, a zabrano mi się. To! Co? Poszli. A są te... No, Slade Spire właśnie trochę grałem i też się stałem, bo tych karcian wychodzi po prostu od groma, mam wrażenie. Od groma. To jest horror? Lol. Balatro, znowu jakaś karcianka, dzika strasznie. Siema, Ryneczek. Duel Lynxa. Jezu, kiedyś grałem w jakieś video, tylko takie solo. W sensie taką jakąś grę na Game Boya. Nie umierają? Marvel Snap? No, o Marvel Snapie to często słyszę. Dużo twórców ma z nimi współpracę. Homeworld? Czyli to są horrory na pewno? No, są horrory chyba. Tak? No, tak chyba. Jakieś mało horrorowe te horrory. Touch Starved, Dark Romance Visual Novel, Prim, o!
Czyżby coś w stylu Frambo? Dear Imaginary Diary. Here's the story so far. Oj. Dajwa teraz. Ja dzisiaj też spróbuję, ale nie wiem, czy mi pójdzie na kompie, wiesz? Teraz się trochę boję, bo mój komp to już taki... Ej, fajne. Tylko z drugiej strony testowanie tych gier to jest tyle kiepskie, że potem... Ale w sumie ja to kupię. Ciekawe, gdzie to wyjdzie. Fajnie wygląda bardzo. Szachowe jeszcze w minigierki, ale super. Jakiś Archomage? Jakaś... Waifu? Fajnie, bardzo fajnie wygląda. Jest data premiery. 2024, to już lista. Totalnie leci. Plus... Demko. Zobaczmy. Chociaż na chwilkę odpalimy. Zobaczymy jak w ogóle feeling tej gry. Jak muzycznie. I cała reszta. Dobra. Cofam się. Cofam się i wbijam tej horror jeszcze raz. Dalej, dalej, dalej. O, tu w ogóle jest ta gierka. Tego goli. Level Unknown Backrooms. No wygląda bardzo generic, ale zobaczymy sobie dzisiaj ją. Zobaczymy co tam się właściwie dzieje. Bo to też backroomsowa gierka. Normal Fishing? Retro handheld inspired adventure where everything goes exactly as expected and there is absolutely nothing to worry about. Oho. Podoba mi się ten opis. A nie ma nawet filmiku. Ej, fajnie to wygląda. Na łowienie rybka, rybek, gierka. Biorę. Coming soon. Dobra. Horror. No, trzeba dwa razy liczyć czasami. Dalej. Dalej. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Together After Dark to jest co-opowy, to nie za bardzo. Eclipsium. It's trippy and surreal horror game that will take you on a journey through darkness and confusion. In this haunting and immersive experience you'll need to traverse a dark and twisted world to reach a tower. Widziałem Coffin of Andy. Widziałem. Polecali mi, bo to tak samo polecali Slay the Princess. Jako gierka, którą warto koniecznie ograć, bo podobno fajna. I widzieliśmy zapowiedź, no w moim stylu na pewno. W moim stylu. Zacznijmy tego Eclipsum. O kuźwa, ale uwielbiam takie gierki z taką grafiką gównianą. Jeszcze te kwaśne animacje ręki. Muzyczka w Heroesach dwójce. Zaczęłeś w zamku. To chyba więcej niż dwa dni programy w TDM, wiecie? Bo zapowiadają się naprawdę super. To w ogóle gra wygląda na taką, którą bym z chęcią zagrał sobie. Add to your wishlist i downloaduję demko. Instaluję. Wracamy na ten. No to już chyba z 12 demek mam wybranych. Horror. Dobra, coś tutaj się trochę przelosowuje. A nie, bo teraz nie dało tego horroru. Trzeba raz kliknąć jednak. Co jest? Dobra, to było to. Perennial Order. Perennial... What a plant horror boss rush set in atmosphere dark age world played by nature infested horrors. Lordfield and Eldritch Land. Trochę chyba takie soulsowe, wiecie? Dobra, na razie dalej. Chciałbym coś takiego, jeszcze takiego bardziej z pierwszej osoby. The tribe must survive. Is tribe builder with generous splash of survival and roguelike. Ej, kurwa, patrzę. Portfel pozbiera. Mam nadzieję... Oby nie wyszło wszystko z tego. No zresztą jutro będziemy zarabiać tymi oto pięknymi paletami na gierki. Was about to get us. Everything happened so fast. Many were taken. Fajnie byłby taki horror, trochę jak They Are Billions, nie wiem czy graliście. Tylko stać mieć jeszcze bardziej straszny. Ale kwaśne.
but we had not prepared against the shadows within. Trochę taki... A ta narracja trochę w Darkest Dungeon, co? Fog lifted, and the light came back. At least for now. Those shadows will return. Prepare. We have to survive. Wygląda ciekawie. Nie wiem, czy chcę demko obczajać, ale sobie dodaję do wishlisty, żeby nie zapomnieć. Bo to jest taki zwykły builder. Zaraz mógłbym ci wziąć builder, ale nie taki typowy, wiecie, cywilizacja, bo coś, tylko właśnie coś w tym stylu. Będę sobie wypełniał do końca roku. No, ja wam powiem, że zjem no tyle, ile będzie, ale tym razem mądrzej podszedłem. I teraz do 10 pączków jest dosyć tanio, a potem już idzie cena w górę. Ja znowu bym musiał zjeść tak jak wtedy 15, to już by było dużo, a w sumie mam 24 pączki do zjedzenia. Tak ogólnie, w najgorszym przypadku. Co to jest? Czemu horrory się nie ładują? Dobra. Dodatek wydali, to jeszcze nie koniec. No dodali widziałem ten ostatni dodatek, nie grałem w niego, jeszcze też by się wypadało cofnąć i zagrać sobie jeszcze raz w to. Oho. Bo fajnie się bawiłem, tylko ja Darkesta dosyć szybko przeszedłem, w sensie przeszedłem raz w górę, już mi się potem jakoś super farmić nie chciało. Ku 50 mam 24. One tutaj są, one są już gotowe na jutro. Pachną. Będzie, że nie zeschną się do jutra. Siema, niereformowalczyk. Braknie? No nie, no aż tyle nie będzie, bo mówię, ja teraz robię to z głową. Będzie, pierwsze pączuchy będą, pierwszy w ogóle będzie darmowy, potem będzie parę za dyszkę, parę za 15, parę za 20 i potem już tylko drożej będą. Więc jeszcze warto uwagi, czy DLC jest płatne. A, bo to jest płatne DLC, te dwie postacie i boss. Zacznijmy to, Death Reliefs. To wygląda całkiem fajnie. Pierwszy kwartał. Oj. Wygląda obciążająco graficznie. O, fuck, co to jest? Śmieszny voice acting, nie? 45 Zico? Bardzo antyklimatyczny ten się wydaje być. O Jezu, voice acting. Trzy te paletki z biedry? No tak będzie, ale nie zabraknie, nie zabraknie, mówię. Tak obliczyłem sobie, no to właśnie mówię, te pierwsze pączuchy będę jadł za dyszkę, potem 15, potem 20, no i potem te już ponad 15 to już są droższe, bo no bo po prostu kurwa nie zmieszczę. Znaczy będę musiał, jeżeli się trafi, ale potem jakaś chyba jakieś coś z żołądkiem trzeba zrobić. Już 10 w życiu, to za dychę jest jeden pączek. W życiu, byście mnie zabili. Już 10? No planuję zjeść jak najwięcej naraz, jeżeli by było jakiś hype duży, a potem ewentualnie na drugą turę. Wtedy by był dłuższy stream, żeby się trochę przetrawiło. Ale dziwna gra, jakaś Jezu Chryste. Potem Twitch lecimy dalej. A z ile pączek z chrzanem przestań. Trial Masters Poe, prawda? Tak wygląda ten ziomuch. Takie sobie, w sensie voice acting jakoś mnie tak trochę odrzucił. O 13-13 maczy, co jest. Dużo tych gierek, fajne te Steam Festy, boże, super są naprawdę. Horror? Między pączkami. Słuchaj, podkorek jemy, na początek jakby było dużo, bo może będzie niedużo, ale na początek jemy podkorek, potem trochę no, planuję na maksymalnie 3 tury je rozłożyć, ale najlepiej było na 2, a najlepiej to na 1, ale no, 24 na 1 to, no hard by było. Jestem w takim momencie, gdzie zjem tylko jednego. No ja tak sam z siebie to też ostatnio nie za bardzo pączkowy, ale rok temu robiłem takie wyzwanie, no i w sumie się wywaliłem chyba z jedzeniem 15 pączków. No i co, w tym roku powtórka. Dzisiaj jem tylko kolację, jutro nic cały dzień, no i jutro żywię się pączkami. A jeszcze Nerinka dorobi swoje. Wiozę, jest od Rizentela i od Nerinki. Right into the cave, o. A to jest chyba point and click. I widzę, że to jakieś chińskie zagadki. Zona Origin? Mhm. VR to jest, A zobaczmy z ciekawości.
9 minut trwa ten trailer. No to pewnie na VR-ze super wygląda, znaczy super, no okej, pewnie wygląda, tutaj to wygląda śmiesznie. No pokaż, strzelasz. Ej, całkiem easy. Tu 15. No i tak pod korek weszło. Te pieniądze pączki. I co, wyjście w trakcie streama? Po więcej pączków? Nie no, na Rincha się dogotuje, to będzie tych pączków pewnie oj. Ale nie będzie tyle spełnione, nie ma szans. Spokojnie. Jak byłem bardzo mały, to lubiłem dużo pączków jeść. Potem jakoś przeszło, no i teraz tak wróciło z motywem pieniężnym. Dobra, dalej. Zobaczmy jeszcze trochę. To cię psychodemik. Investigation Simulation Game. O, też jakaś symulacja śledztwa? Vorax? O, Silbab Test. To byśmy do tego sami doszli też. Ghostbane? Ale czemu wszystko jest online co-op? Żywy Art Lutru? Zacznijmy to. Pani wygląda, super wygląda to nowe metro na VR. Kurde, aż bym chciał zobaczyć, czy by mi na jakimś questie poszło. Z pączków? Ja no jeszcze... Ojej, jak głośno. Kinata! Co jest? To był koronawirus? Co to jest? Się zaraz zasiedzisz. Wiesz co, mamy pół godziny do wyrobienia przeglądu Steama. Także dosłownie za jakieś 5-10 minut idziemy już grać. Fajne, gramy w to. Znaczy nie czujesz się w demko, ale zapiszę to już lista. Zajebista, tylko mam nadzieję, że to będzie przetłumaczone. A się śmieję, to się okaże, że to będzie najlepsze detektywistyczne, jak ugrałem. Znasz to, Ritchie, tą gierkę? Gravity Gamer Eyes wydaje to i dewelopuje. Ty, fajnie wygląda. Nie wiadomo tylko, kiedy wychodzi. Ale, kurde, mógłbym w demo zagrać, ale granie w demówki taki gierek to trochę się mija z celem, bo potem i tak trzeba to drugi raz przejść. A ta gra wygląda taką, którą bym realnie kiedyś zagrał sobie. A było mi wstyd? Nie ma co, tutaj nie ma wstydu. My nie znamy wstydu, spokojnie. Ten Vorax tak sobie wygląda. Steel Bulb zaraz będziemy patrzeć. Ghostbane'a, no online co-op. Huntsville, o! O kurde! Huntsville is a western horror survival game set in a cursed mountain village in North America. Try to survive in a ruthless environment full of paranormal entities. No taki, a zobaczmy jak wygląda. Ile już pączków? Słuchaj, jutro się je pączki, ale mam kupione dwie palety. O tu. O nie, wiec co? To jest Gravity Zero, czy tam... jakoś tak, gdzieś taka robota była graniem, czyli życie. Generation Zero, o. Szkoda, fajny całkiem zamysł się wydaje. 49? Co ty gadasz? Czy ten sam? Ten sam, co ty? Co ty, myślisz, że będziemy się raczyć jakimiś różnymi smakami? Te same popudrowane pączki za całą paletę grosze. No i co? To będzie... normalne. Mam nadzieję, że się nie otworzy, żeby zachowały smak. RTS-y? Może zobaczyć, oczywiście, że może zobaczyć. Słuchajcie, coś macie fajne, to podsłuchajcie, tylko zaraz idziemy grać już dzisiaj. Stormgate? Patrzę, już ci mówię. Wygląda jak StarCraft, od razu powiem. Wygląda jak Wrace Terran, mocno. Z tymi pączkami, żeby tylko ręce. Lost Vikings. No, wygląda jak StarCraft, nie?
A te demony, ty, bez cheatu. Zostacie zerni trochę. Wygląda jak StarCraft, ale z taką grafiką mobilną. To jest od twórców StarCrafta? Serio? To bardzo widać teraz dużo tego. I po paskach życia, i po interfejsie, i po wszystkim. A co? Nie mieli już siły być w Artivision? Ewentualnie Microsoft? Jak to woli? A co, to jakieś naprawy się obiecujące zapowiada? Bo w sumie nie wygląda źle. Ładniej żyć Blizzarda. Terraforming. Zrobienia sobie mapek. Fajnie wygląda. Ja ogólnie nie gram dużo w RTS-y, ale wygląda spoko. Wygląda spoko, bardzo spoko. Ta grafika kojarzy mi się z jakąś grą. Ta grafika, w sensie, o ten demon to już w ogóle tak jakoś, nie wiem, z jakąś kurwa Dotą 2? Z czymś takim? Od razu widać tego ducha StarCraftowego, to wam od razu powiem. Dobra, słuchajcie, ostatnie z 5 minutek przeglądania i lecimy na gierki, bo mamy dużo damage do obczynienia, a po 20 idziemy na Valoranta, a potem na CS-a. I może DBD dzisiaj. To nie wiem ostatecznie, czy wyszło to DBD już. Jest już ten event, czy on jest od jutra dopiero. I jakiś kodzik miałem wpisać. Od chłopcia, nie pamiętam tylko jaki, kurwa. Co to jest? Czemu to jest w horrorach? Gestalt, The Fifth Day? O, też jakaś kwasota. Wykenia Vicky Gestalt lives in haunted house. Trying to balance the stress of life with the horrors of her home. Play through a point and click psychological horror and multiple scenarios. No, słuchajcie. No, zobaczmy. Urheima. Do DBD? Tak, wyszedł event taki, że jest, no, wydaje się być straszny z zamysłu. Kurde, ja muszę czekać, jak się chłopcia nazywa? On ma taki durny nickname. User... Jak on się nazywa? Hubert Podura Junior? A, tak, kod do DBD. Ty, trafiłem jakimś cudem. On mi wczoraj wysłał kod. Gdzie to jest? Carnaveoa24, dobra, zaraz zobaczymy co to robi, to od razu na chwilę na DBD zajdę, ale na sekundkę, zobacz czy ten event jest? Karta gierka. Chyba taka... No, ja lubię takie graficznie, nie wiem dlaczego. Steama? Tak, tylko że już kończymy powoli, bo pół godzinki mija. Jutro jeszcze popatrzymy, jak wam się spodoba, to jest taki plan teraz. Dzisiaj, jutro gramy w gry z demówek, w piątek robimy Bosiego z makijażem. W sobotę i w niedzielę przechodzimy sobie... jak się za teraz? Dead Signal. Jeżeli starczy czas, to po Dead Signal możemy jeszcze dograć demka. Tam przez parę dni i od razu po tych demkach, jak tylko się skończy event Steamfestowy, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie będziecie chcieli, to od razu od poniedziałku Demon Souls'y. Gramy. Takie są plany. Także plany są według mnie zajebiste, a będą tylko lepsze. Jest jeden już pada. Na czas nieokreślony. Ja myślę, że kiedyś bym z chęcią spróbował sobie jeszcze raz to zrobić, ale... no teraz myślę, że nie ma sensu ostatecznie. Chociaż mam dalej zainstalowane, to nie jest tak, że jest odinstalowane. Gdzieś tam jest dalej jeszcze ta, ale nie wiem, chyba tak będzie wygodniej dla nas wszystkich. Jak dzisiaj to powiedziałem, to ludzie raczej byli tacy zadowoleni niż smutni. Jeden stream w tygodniu podejście. Może spompuję jeszcze trochę gierek. To próbować. Zobaczymy. Nie chcę obiecywać, ale zobaczymy. Survive Forgotten and Abandoned. The Other Side of Mist and Mountain. Wygląda fajnie graficznie całkiem. The Speed from the Abyss, Zenith. O kurwa. Słuchajcie, zobaczmy to. To jest jakiś turowy gameplay w ogóle. Ale śmieszna. Oho, ale nuzie.
Zbeka, ja ci film wysłałeś na DC? Ten z Arcerci drugi jest filmik? Nie długi. Słuchaj, mogę, ale to może przejmę sobie. Ja będę miał jeden filmik do obejrzenia, też taki swój, który chcę wam pokazać. To może w jakiejś wolnej chwili, bo mamy dwie godzinki Ademka teraz, a potem idziemy na Valoranta dzisiaj wcześniej, a potem na CS, żeby nową skrzynkę wydropić. Bo jest nowa skrzynka do wydropienia. A mam fajne filmiki do poglądania z Tetroch, co cię też pewnie zainteresuje. Bo na kanał NC wchodzą filmiki z Katowic i z ich gierek wspólnych, więc bardzo fajne do obejrzenia będą. Jak chłopaki tam sobie crawle dają na mapach, bo z tym speedrunnerami jakby, jak sobie tam mieszkają teraz w Katowicach w hotelu i sobie vibują fajnie suprancko. Co tam słuchać? Przyjrzeliśmy Demka, idziemy grać zaraz Demka. Demka z Steam Festa. Fajne giery, fajne giery. Wszystko co tam się napatoczy. Także poglądamy sobie w wolnej chwili, bo teraz chciałbym zacząć zaraz DM-ka. Jeszcze zaraz siknę szybko. Zrobiłem siku przed streamem. Czekajcie, Steam przegląd chowam. Demo, czy to cała gra? Czy teaser? To jest taka krótka gra. To jest taka krótka gra. Bo tak to czekam na Silent Hill 2, która będzie remake'owana gdzieś tam w 2025 chyba. Przycisło. Zaczym te nuzie przed chwilą i mnie tak złapało. O Jezu, ale śmiesznie będzie. Daj do już lista do Silent Hilla. 16 twoich znajomych chce tej gry. Wiesz, tematyka ciężka? No ciężka, ale wiesz co, potem się robi taka, że ta tematyka dalej jest w tle, ale z drugiej strony trochę wchodzi w takie klimaty psychozy bardziej. Znaczy też fajnie, moim zdaniem. Poczekaj, jutro ponczusie będą jedzone, moje ponczusie. Jakieś pani rusza. To na wielki coach performance jest Polko, wyglądasz super ciocia. No bo w ogóle w Navi jest taka Navi drużyna polska dziewczyn. Navi Javelins się nazywa i to całkiem niezła. Chyba na arenie światowej oni są raczej w topce. 10 zł? Tak, ale nie do końca, bo ostatnio było ostro. No i teraz mam w planach, no mogę wam pokazać jak to planuję. Mam 24 pączki, no podejrzewam, że absolutnie nie będzie tyle jedzone. Ale już wam wysyłam jak to wygląda, jak to sobie rozpisałem. Tu musicie się rozczytać stąd. Rozczytajcie i ja idę siku. I idziemy na demówy.
Witam. Kurde, mam zupę. Jeszcze nie wiem, czy bym czegoś jeszcze szybko nie obejrzał, ale mało czasu na The Movie. Oj, może to Ence szybko kawałek obejrzymy, co? Bo ja muszę zjeść, a nie chcę siorbać na tym, na The Movie'ach, bo tam trzeba szybko piłę zagrać. Ence? Nie, ale muszę. Muszę, głodny jestem, zaraz upadnę, proszę. Obejrzymy sobie kawałek, fajne jest, CS-ka. O, czekajcie. A w CS-ie nawet jakoś teraz słychać wszystko. Podobnie, Opera Geeks, bo na Operze sobie oglądamy. Ja sobie dam mikrofon do góry i sobie popatrzycie, jak fajnie wygląda. Valo, obejrz? Co ty? Valo to... Przecież wiecie, że parę fajnych prosów z CS-a przeszło na Valo? Głupole. Słuchajcie, już wam pokazuję. Obejrzymy i idziemy grać. Tło, przeglądarka, oglądanie. O. Ogólnie, żeby wam dać, to jest Duńczyk, IGL, bardzo dobry. To są czterech Polaków w teamie, prawda? A to Kuben, ze Złotej Piątki. Super trener, super gościu, w ogóle fajnie, zobaczcie jak fajnie zatrzewa ich do walki w cięższych momentach. Dzięki Furek, trzymaj się miłej gierdzi, życzę. Papa farm something good. I'm hiding. Maybe he will go be. Lor. Hades. Tu. Buffy. Paweł, like you have been harder before, now you are really loose, like really chilled guy. He's no stress at all, 100%. Goofy, remember, you are a fucking dog and you're gonna bark at them when you win. But have fun, boys. Let's go. Enjoy. Let's go. Let's go, boys. One round at a time. Nothing mid. One more jabby. Probably on B. Holding window. Default field B. Yes, holding clap. Holding clap. Well, go to window. Fake. One more on A. We go B now. Yeah. Set B. Nice. Możesz zostawić. Zostaw mnie. I'm already con. I'm getting bomb. They side dead. Last upper. We should kill him. We should hunt him. But boys, I love the confidence so far. Everyone is fucking doing their job. Keep going. Keep believing in our abilities. We are really good on this map. Yeah, Kyla, maybe you can listen if they push B, and if they push B, we can be a little bit more aggressive on it. Bye Kevlar. Yeah, thank you. Oh, I have so many. I have so many friends in this game. Can you first pick up now? Yes. Do it. Headshot there. Nice. Oh, I'm going ramp. Oh, I'm going ramp. You can double pick from ramp. Yes. Yeah, it's good time also. But it's fine. You can do it. Come. One, pick two, in. Three, go. Can see. Headshot. Nice. AVP. Była wupa blisko. Yes! Let's go! Your channel fucking good T-side, guys. Nice try. Yeah. Really good, guys. 3-0 start for them. Still get 5. Keep going. Exactly. We need more confidence from everyone as we guys had in the beginning of this half. Perfect. Paweł, how's your energy? I'm fine. Perfect. I hear it. Where is Kurwa Rakieta? Kurwa Rakieta! Kurwa Rakieta was in your 1v3, Goofy. Oh, yeah, insane actually. He was showing his ass or he was aiming at you, the last guy? He was saying he's same. He was what? But he's he was slow. Close with Deagle. Yeah, oh. Close with Deagle. Yes, close with Deagle. Keep pushing. Wow. I'm picking. I'm holding. You can go back. One stairs. In back. Flashes. For B push. B rush. I come with electric. Sixer. One sixer. Flashing Tower. Electric. Flash. Sixer and Boom. Double. Flashing electric. Sixer dead. Boom. One more sixer. Tower. Tower dead. Sixer. Sixer, low HP, sixer. Sixer, two, I think. Go together. Right side. Pick on me. Pick on me. Sixer last. Sixer. Pick on me. I'm coming from window. I have rising sixer. Okay. Left side. I'm picking. Nice push. No plan, guys. Flash. I have flash for B also. Can on B. Up. I have flash for B. One more. Flashing. Leaving from HP. Dust. Hold window. And steps. I'm holding. Old window and stairs. Old window. I think all four. One stairs, that's three. One old window. I have mid for you. Two more. Two more. One more. Old window. Nice! Let's go, boys. Nice, Goofy. Good job, boys. He's coming back. Good, nice. One more.
Oleg, you two pick Molotov. Yeah, one more. Nice. Chill one a bit, Paul. Doing big. I can take next, Paul. You can go a bit back. Yeah, that's fine. Is he there also? Yeah. Yes. Let's see. No! Hey, player! Hey, player! Yeah, they wanted to. Maybe he's left side. I bet he's left side. I'm one is back right. I did check him. Come on, Morbi. Yeah, I'm calling right side. Holding close to the nice. Holding right side. Maybe more. I flashed deep. I have mid. One more. I have one more flash. Right, side. Right, two. One more. Right. I leave. Fighting. Yeah, you fine. Can hide, maybe. You can pick up smoke. Okay. Smoke is old window. Guys, okay. Maybe they will boost on B now. I can give you... I don't have smoke on it. Paul, I can do it. I did boost it. I was dead. Two. Yeah, two. There, two. You can push, Paul. Last guy. Or V1. Go together. Or V1. I will smoke. Who is smoking again, Paul? Just wait. One shot. Nice! Paweł, and now you know. You gave me the perception of killing two in one round, three in another, sometimes four kills. I want to see more of this, okay? Can you deliver? To see ace or what? Yes, ace. You have an ace. I almost. I tried, but this piece of shit baited, you know. Nico Molly. Banana. Wait for how, like, one more banana. Bomb. Yeah, two banana. I'm leaving. Need help. Two banana. We take. One banana, one side. Third guy shooting cave. Hand side. Last banana. Powróciwszy. Ale. Oro, fajnie się rumikują. Bardzo mi się podoba, jak na tym poziomie flasze są kolowane. W sumie jak to zrobiliśmy, a jakie było zwycięstwo? O! Halo! Of course, window. Yeah, can smoke him. I will go long. Yes, I'm holding smoke. Peek on me. Faj, strasznie dobry robot robi ten Kuben. W sensie morale do góry lecą totalnie. A ten Glaive to jest IGL dawny tego teamu, który właśnie łupie. 6-5 na spicie? Nice! Zrobili Rizendel. Flash? Flashing one more. Not pushing yet. I'm in T-spawn, guys. I will look. I'm holding both. Three. Four. Not peeking yet. One out. Two out. Two left. I'm playing city. Ładnie. Flash? No, wczoraj przykopa była. Ale oni są więcej w spotku po red, suche setrocz. To te outfesty tylko. Dobrze mają ustawione te mikrofony, że nie słychać z sąsiednich mikrofonów darcie się danej osoby. Ten Glaive smurfował, 19-3 jest chłop, rozumiecie? IGL to jest. Czyli osoba, która teoretycznie nie fraguje, tylko bardziej koluje. A se na plecy wchodził jak na deathmatchu na nich. Donut two guys. A also? Hold window them. Yeah. A also. A out. Kill him. Blocking them. Wait. I'm going down. Wait, freeze, wait, Joker. Yeah. Ale kurwa, zranko co? Panting. Donut. Wait now. 22-3 w tym momencie. 11 runda. Przekopę zrobił po starych kumplach, że szok. Default, nading him. Default. Góra. Zajebiście, Krzysiu. Night Joker. Let's go. Glaivici. The ghost. Let's go. Lukas, you are on point. Everyone fucking trust you. And you're gonna call it for the win. Yeah, of course. You're much better. Much better. Much better. We are much better. They are full scared. And they are tilt that they are not killing us. Yes, exactly. I will do some dildo flashes, you will not get blind. Dildo flash? You just fucking run and go. Paul is English. Yes. Only one smoke. I didn't pick the other one up. That's fine. Dobra, bardzo. Side. This side. Cave right side. I smoked it off. Holding city. Half, push it. I smoked city. Dead cave. One more cave. I have city. Bomb inside cave. Guys, we need to... O, do dupy poszedł z paku. Roła grzybowa. One left side. Deep. Nice! Sick.
Dance, kurde, fajnie się patrzy na taki polski zespół na topie. To się window nazywa ta pozycja. Z czustkami, z makaronikiem. Tu panie sprzedają, bo mają IGL-a z Danii. Jak zostają sami, to już się trolują po polsku, ale tak to gadają po angielsku z nim. On jest dobry, strasznie dobre kole dawał na tym turnieju. Dotychczas. You can go back, let's not fight them. City one, city one, go feed. Yeah. Play with I baited, I baited. Last one, 1 HP, 1 HP last one. Holding for it. I dinged him. He's peeking. Zajebiście. No, hamstrę się mieli w tym dymie. Fajnie na nich patrzeć. Popatrzymy jeszcze, bo oni dają dużo tych... Oni właśnie robią teraz vlogaski z tego. To sobie jakoś pooglądamy, jak będzie coś do zjedzenia. Żeby sobie zrobić fajną... fajny kontencik. Zaczynamy demówy. Myślę, że zaczniemy sobie od jakiegoś horrorku. Może zaczniemy od tego czegoś, co wysłał mi The Dozen. Mianowicie... Gdzie to tylko... Silbulb test. O. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Jest 8 achievementów do wbicia aż. Sprzedaż cyfrowej. Czemu? Siemka, Loko. Dobra, przechodzę na scenę. To sobie włączę mi to. O! Zwolę dziwne dźwięki. Gira chat list. Już dodaję. Sekundeczka. To coś się przyciszyło w ogóle? Co jest, kurwa, grane? Może to tylko w menu takie jest głośne? Co to... O nie! Wsiadajcie okularki. Dobra, save. Siemka Arnikus, witam. Licencje wygasły, czekajcie, dodaję na Liga Chada, Loco. El Loco. El Loco Hermano. Dobra, dodany. Witam serdecznie na liście. Będzie Indyka, będzie. Dopiero zaczynamy test, wiesz? Reset test. A czekajcie, trzeba kategorię jeszcze zmienić. Ciekawe, czy są te. Light Bulb? Jak to się nazywa? Jak się nazywa ta gra? Co gra? Silk Bulb. A, Silk Bulb. Silk Bulb. Test, jest. Gotowe. Czemu jest tak głośno? Czekajcie, ja muszę przyciszyć to normalnie, bo suwar dźwięku nie działa. O, tak to damy. O, czekaj, co to za jakiś FPS-ów 10? To nie ma wymagań praktycznie 4A, halo. Enabled? Może to jest teraz kwestia. Reduce, to tak dodam. Save settings. Takie... No mam 25 FPS-ów. Z trzeciej ma wymagania 4A. Tyle z mojego testowania zaraz będzie. Żadna RA nie pójdzie. Nie, to nie jest koparka. No, jest zalecana GTX 970. Coś jest nie tak. Nie wiem, resolution scale dam na 60%. Bo ja nie wiem, czy te opcje się w ogóle zmieniają. To jest najśmieszniejsze. O! Lepiej, dobra, ale no trzeba było obniżyć mocno. A czy B? You prefer the color red, true, false. A z czym ma wiedzieć, które to jest które? You pressed A, A is true, you love red. B, A, B, B, A, A, B. B, A, B, B, A. O kurwa.
B, B. 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 A. B. A. B. A. Next. Co tu się dzieje? To są... Nie, to nie są drzwi. To nie są drzwi, to są ludzie. To nie są drzwi. O, to są drzwi. Ej, coś idzie? Już babcia idzie powoli. Upadła. Czy się zmienia się coś? Coś się zmienia. Cyrkulara to już w granicy widzę. No co się dzieje? Coś mam zrobić? Today was special. Dzisiaj było specjalnie, wyjątkowo. A, okej. Okay. Zegarek? To nie jest zegarek. To jest PS i kod. O, to jest zegarek. Klor to zegarek? To też zegarek. To nie jest telefon. O, to jest telefon. To nie jest telefon. To też nie jest telefon. O, to jest osoba, tak, wąsaty pan. To jest pies, to jest jakiś test, on ma coś wykazać konkretnego. To jest osoba, false. Osoba, to, no nie, to są ludzie, to jest people. Co jest? Znowu ta bestia. Ej. B, B, 4B, ABBA. Jakie 14? To nie jest przyjaciel. Ktoś tupie za mną. To nie są przyjaciele. Ej, kurwa! Już tu chodzi? Nie jest! Coś tu chodzi za mną. Stranger? Tak. Co za mordy powykręcane? Jezu, on patrzy. Do nas trustem? Ja też dzisiaj śniadanie. Zgadza się. Jadłeś sam? No nie, bo z wami. Wolałbyś zjeść sam? No, no, chyba bym wolał, ale niekoniecznie mi to przeszkadzało. There is safety in being alone. No, jest jakieś tam bezpieczeństwo.
Wolisz być alone? O Jezu, ci smutne, co się zaczęło robić. No nie, chyba nie wolę być alone. Chyba, że rok ewentualnie. Czujesz się winny, kiedy jesteś sam? Kurwa, co za zapytanie w ogóle? Nie czuję się winny. Więc dlaczego tu jesteś? Nie wiem. A, B nacisnę. Czujesz się sam w tłumie? No bez przesady. Czas cię spłyni? No pewnie, kurwa, niebawem tak się stanie. They don't look behind you. Nie patrzymy za plecy. 4B i ABBA. O kurwa. Co to? O. Ej? O nie, nie obracamy się, nie obracamy się. Nie ma bata. Ja pierdolę. Czemu miał na czole to? Weź! Nie patrz w dół? No jak mam zaakceptować, że mam nie patrzeć w dół? Szybko spojrzę. Co? Cztery... Znowu ta sama kalibracja. Co ty kurwa? Telefon? Ja pierdolę. Jest. Ej, co jest? Nie był dzisiaj wyjątkowy dzień. Wibracja skończona? Super. Śmieszne. Ale to wszystko chyba. Fajna wiara, no. Podejrzewam, że to jest parę seriuszy, ale nie mam czasu odrywać wszystkiego na 100%, więc no co, fajny zamysł całkiem. Give up. Discord, Instagram, Twitter. O, 2. No, sympatyczne, może sobie dodać, żeby nie zapomnieć o tym, bo wygląda jak fasotę. Ktoś nie wiem, jakby mogła wyglądać pełna wersja. A nie, no wiem, jakby mogła wyglądać. Potem się starała czegoś głową chodzić dziwną. Truant? Pewnie w tym, pewnie w głównej wersji, co? Wiecie, jak to się nazywało? To się nazywało... Silk? Gdzie jest ten Silk? Co? Nie widzę teraz tej gry, co się stało? A tutaj, dobra. się schowała. Uninstall, klikam od razu. Dobra, kolejne. Chcesz tą Indikę zobaczyć? Tylko czy mi ta Indikę pójdzie? Czy ona ma wymagania? Nie ma napisane. Dobra, to sprawdźmy. Indika. O, 169 widzów. Ludzie grają to w to teraz. Gra dla dorosłych. Gówniarze. Najwyżej komputer wybuchnie. Indika. Oho, settings. Może tutaj będzie działało. English. Może polski będzie. Ty kurwa, jest! Co jest? Jakie przyjemne zaskoczenie. 60 FPS-ów kapnięte. Pausynka można wyłączyć. Rozmycie w ruchu można wyłączyć i... Może offset gamma trochę podbić? Ale nie wiem, czy to będzie to... Bardziej mi chodzi o jasność. Na ultra z automatu? A masz dobrego kompa? O, a te dźwięki działają, super. Zadam na 670 chyba, co? Dostępność. To wielkość napisów. Może napisy, żebyście dobrze widzieli, żebym ja dobrze widział. Zatem się chodzisz, w tym się biega, kamerą się rusza, myszką i wspinanie spadnie. Wspinanie?
Nie jest chyba Getting Over It, co? Nie jest górna półka? O! Ciekawe, czemu tak automatycznie wykryło. Milk inside a bag of milk, inside a bag of milk. To się... Hola, o! Nie jest za głośno? Chyba nie jest. Ale wieje. Zaraza. Pani jakaś. Multi FPS już gorzej. Nie dropa z czymś z Zeusem. Który ciekawe, czy mi dropnie. Bo to rozumiem, że 100 dropa ludzie dropią, nie? Hej. Ale dziadkowe napisy. Take a look, please. Oh, there's nothing to look at. You better give me an injection. Oh my god. I'm afraid this will happen. If we don't amputate, we won't survive the afternoon. Co ma amputować? O Jezu, ale ręka zgniła. Listen, doctor. He told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly. The only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. No, wygląda jakby tylko czekał na ten zastrzyk. I'm also talking to God. To God. Great. Zmniejszyć. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Wyspad? Jak? Dobrze pisało czy niedobrze? Oj. To się za szybki? Problemy, co? O, motorek mamy. Może mieliśmy wypadek, ale co, my razem jechaliśmy? Co jest? Co to jest? What do you mean? You talk to God? What? Oh, my arm. You've seen my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Można ci sztuczki robić? Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain. I was. Darkest Dungeon 3. Mamy ekipę. To jest chyba taka motorynka, wiesz? Me hostage was God's plan. I know what you're thinking. But remember the gospel. 360? O kurde, czekajcie. To the bandit. He had been murdering and stealing, but came back. He came back. Jak Jezus. I think the Lord is happier to see one repentant sinner than. Na dół? Pewnie się nie da nawet. Te ślady zostawiamy. Ale zboję. O, będzie szybciej? Round waves and heard a whisper, so I drank. And you heard God in a cup. In a cup, yes. But that's not the point. I'll show you when we get there. Boga w tym. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. The station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of bursts. I won't be able to drag you. Wiorsty to Rosja to się jest chyba, co? Tam się w wiorstach podaje? Co za muzyka? Jakiś tak... O kurwa.
Jak pociąg. O. Koniec demo. Nie, na pewno nie. Prawda? Nie, no nie, nie, spokojnie. A fajnie klimat się ma ta giera. Who the fuck would do this? It's as if they blocked the passage on purpose. The brake is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. Oh. Śrubę odkręcić musimy. Wiecie, troszeczkę bym obniżył, chociaż nie działa źle, no bo to jest start third person. Ale tak może, żeby jeszcze troszkę podbić jakość grafiki. Wysoka, o. No i elegancko. Tutaj coś przez okno? O ty! O to chodzi z tym wspinaniem się, jak w DVD jakimś. Te mateczki jakieś tutaj są. Oho, święty pewnie jakiś Maurycy. Patron świec. O, co jest? Ty dostałem jakieś punkty wiary. Żywot świętego Jana. Bierzemy. Jak spimy coś. Ale dźwięki są takie dziwne, co? Co tu kurwa leży? Jezu Chryste. Jakaś antyczna serslalka. No, jakiś killer. Zdrówka. Maybe there's something in that shed. Chopa, o. Nic. Takie retro, no. Ale takie out of place trochę, nie uważacie? A tutaj może coś otworzy? Tutaj potrzebuję tego klucza. A tu? O! No wszystko pozamykane. Diabli nadali. Tu? Trzeba zlutować, tylko nie wiem co. A czekaj, a tutaj po dachu? No nie da się za bardzo. Nie wiem, czy to horror ma być, czy... A tutaj, czekaj, a tutaj nie leży nic ciekawego? A by się dachem dał, bo tam dachu nie ma. Ale jak ja tam dachem wejdę? Nie ma, chłopcio. O, przypomniałem się chłopcze za czym, że muszę ten kod wpisać. A, drabinę mogę wziąć, lol. Dobra, chyba to będzie to. Z indykiem? Może tu chodzi, że indyka, że w diku. Witam, Suzy. Jest. Klucz. Indyka potrafi na pierwszy rzut oka odróżnić 5-milimetrowy klucz od 400-milimetrowego. Ten jest gdzieś po środku. No to bierzemy. Ale teraz się wrócić, muszę znowu drabinę wziąć. To nie fajne w sumie się wydaje. A jak to teraz. O, dobra. Halo? Nie tak. Może teraz przez płot? Normalnie? Gdzieś tutaj? Co? Found a wrench. Give it to me. Rzucaj, rzucaj do niego. Ale jaka ta, jaka asasin pielniara. No my zdechlakowi dajemy z jedną ręką? Na pierwsze wrażenie, że to mocno clear-sided. No nie dziwię się, a jest już to w grze? Kupcio? Co on zrobił? Coś ty zrobiłeś, durniu? O, no zajebiście. Motor ucieka! Boże, święty, prawie wpadł. What's that? Just a dog. Calm down. Znaczy bym to widział? Nie wiem, może jakiś, bo powiedziałeś, że oglądasz, a jakby się dał grać, to myślałem, że będziesz grać. Myślałem, że oglądasz na jakimś deweloperskim streamie albo coś. O ty kurwa. Ej! A ten uciekł, tchórz! Damę zostawił w potrzebie. Zamykaj drzwi. Udec? To koniec?
na drugą zmianę. Chłop się nadawałbyś się. Trochę światła byś do tej mrocznej firmy wprowadził. You know, I would have already fucked you up with my bare hands. Super. typowy gość, nie? Hand. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? No, it would have been useful. I mean, Siemka, Weronisia. Weronisia, kupiłem kolejne Yakuzy do kolekcji. Counter Shuske, Judgmenta i Light Dragon. Tell me something. Bo tanio. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away? Nie. That's a good question. No i Rekarol też kupił, no. Znaczy, nie będziemy w waszym klubie fajnym. Z tobą, Natem, Prestigio, Spotim i Akame. To to kudec. 20 marca świątynia świętego Jana z Damaszku, z Pasów. Jedyne racjonalne lekarstwo na niepłodność, pijaństwo, cudzołóstwo oraz inne dolegliwości ciała i duszy. Kurwa, ale podoba mi się ta giera. Wygląda na coś, co bym chciał przeżyć. W sensie nie IRL, tylko przeżyć jako re. I don't understand. So God had enough power only to stop. On ma coś na ręce, patrzcie. Wydrapane, tam gdzie różaniec. Z 5 lat minie? Słuchaj, już będę na Cradle Compa kupował. Albo na coś jeszcze innego. Gier personę. Co jest, Yapman? It has nothing to do with my arm. It's about the path. The path we've been given. And whether to follow it or not. It's up to us. What do I have to do with it? Zero jest przetłumaczone. Mhm. Ale so zawsze można zerknąć, czy ci się spodoba w ogóle. Aż to jest ta starsza, nie? Do I look possessed to you? No, not you. All right, let's get out of here. Nawet personka już ma tłumaczenie. Hoist me up. Me hoist you up? Yes, you. Na no, się znowu naczytałem komentarze gdzieś Maciucha spłakanego. Granie po polsku to... Polski tłumaczony z angielskiego to już jest w ogóle grzech totalny. No jestem pewien, że wszyscy tłumacze polscy z japońskiego prosto tłumaczą. A drugi, ten sam gość, że angielski dubbing jest asłuchalny i jeszcze pisany z tym takim cringe'owym na Marsa, jeszcze śmiesznym może z 15 lat temu grintextem. Granie po angielsku, krew. Myślę sobie, kurwa, gościu, po prostu zlituj się nad Bogiem. No oni lepiej by przetłumaczyli, najlepiej prosto z japońskiego, ale takiego zapisanego jeszcze jakąś ancient canną. Ale chyba wszystko tak tłumaczy o Greki, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jest jakaś japońska... A znacie jakaś japońską grę, która jest przetłumaczona polski liter tego? Ale nie, ja nie widzę jakichś takich problemów. No nie, może gdzieś sens się lubi, musiałbym po angielsku zagrać. Bo co? Mandaryńskiego? Jezu Chryste. No? A zmienili tego? Zmienili voice actora? Kurwa, które drzwi będą otwarte? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. Co to są w ogóle za obliczenia? What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Ale co to jest? Worse. Zierynny z gównem. How much worse? This is nonsense. Dobra. You can't compare such things. Dobra, why Karol? Not? The priest imposes a different penance for different sins, and since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is 10 times worse than not delivering a letter. What about murder?
Let us put that at 1,000 letters. That would mean that if a postman miał nadzieję, że się sporzył w końcu. Letters, we'd have a murder. Raz w dół? Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist is better than a murderer, right? Poczęto? Rynne, a równo... O, jest otwarte. You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not. Ja, jest dobre z tej jakości, bo mi się taki youtuber kojarzy jako taki... Wiem, że to można połączyć. Są pewnie voice actorzy, którzy zostały youtuberami i tworzą sobie swoje jakieś kanały. Ale taki, chociaż no nie, no nic z drugiej strony, to zazwyczaj jest... Oho. To zazwyczaj dobrze umieją ustawić swoje mikrofony. No. Osoby, ale nie wiem, jakoś tak... Mam gdzieś w głowie jakąś taką kastę tych voice actorów. Ktoś mi pisał jakąś ciekawostkę, że głos policjanta to jest głos oryginalny tego Sanado? O. Czekaj, wiem o co chodzi chyba. Ale śmieszna mechanika. Tragedia, szkoda, bo trochę rokę. A Chico? Tak, ktoś pisał, ale wiesz to. Taka wiadomość może być różnorakiej jakości. Na górę? Może muszę wejść na drugą tą. Zrobiłem parę pomysłu. No ja to ogólnie lubię, angielskie dubbingi, bo lubię ten fakt tego, że mogę się skupić na tym, co się dzieje, nie? Co tu się kurwa dzieje? Wiecie, gdzie ja muszę dotrzeć? Na górę tam może. Może od tej krowy trzeba... O Jezu. Pisowe nie pasują w ogóle do tego. To udało się trafić do voice actingu. Będę musiał usłyszeć głos, nie? To wtedy wam powiem, co ja o tym myślę. Ale no... Tak... Nastawienie takie raczej zgoła sceptyczne, nie? O, tam mógłbym się dostać, żeby tam na górę wejść, tylko jak to zrobić? Śmieszne, że to... W sensie, strasznie klimatyczne, że ona się modli. No i nie przeskoczę, prawda? Mogę tutaj wejść, a jakbym chciał wejść na któryś z tych... platform. Jest taka opcja w ogóle gdziekolwiek? O, tak sobie. O! Ja to dzisiaj mam. Ale speedrunner? W którą stronę tam? Fajnie, że tutaj zostawili ich trochę w jakiejś tam formie. Dobrze. Przyjemnie. Na pewno dla starszych wyjadaczy, którzy jednak tą personę oryginalną rywali, no to jest super sprawa, ale mówię, ja jako taki świeżak w personie, naprawdę super się bawię. A tak jak mówię, na przykład w polskie tłumaczenie... Nie uznałbym go może za jakiś perfekcyjny, chociaż musiałbym porównać tak naprawdę, jak coś brzmi w oryginale, albo tam po angielsku chociaż. Ale naprawdę jest spoko, nie macie takich głupich literówek, czy takich głupich tłumaczeń. Takich rodem z Rodle tłumacza. Która Elizabeth się oparła zmianą. A ta Chichiko w ogóle ma strasznie niski głos. Nie wiem, czy taki miał w oryginale. Nie przeszkadza mi to, ale tak bardzo ma niski. Oj.
Tu coś jest. I figured out what this place is. No. This is Denisovka. The paint factory. Denisovka. Martha told me about it. She's our iconographer. They make yellow paint in that shed. Ja, ale tak naprawdę to jest przyrodówa będzie, ale jest naprawdę mega ciekawa. Na pewno już listy pójdzie. Chociaż bardzo mnie zastanawia, dlaczego są te elementy takiego piksela. Zbierasz jakieś znajdźki i zdobywasz jakąś moc? O co w tym chodzi w ogóle? O, żółta farba. Ej, ej! Tam się? Nie. Pewnie on musi mnie tutaj podsadzić albo coś. Nie śpieszę się. Normalny, bo tak to... Jak sobie normalnie radzę, nawet dość blisko starego jakiego. Oczej, on gdzieś indziej idzie. Do rozbiegu, ale się czekaj, bo on gdzieś tutaj idzie. Co on tutaj chce zrobić? Ciku musisz? Halo, kolego? Coś tutaj mamy? Na mnie patrzysz? Nie, no chyba trzeba tam iść. Z rozbiegu powiadacie. Oj. Tak ciężko, nie łapię jakoby. Może ja coś jeszcze muszę zrobić, coś obniżyć, jakiś poziom. A czy ja tu co jest? Oj, nic tu nie ma. O co chodzi w tej gierce? Słuchaj, jakaś zakonnica z jakimś oficerem wracała na motorki, mieli wypadek i teraz idą, ale... Fabuły to na razie chyba nawet... najznanimitsi by. Poczekaj, aż się podniesie, to... Czy ona się rzeczywiście podnosiła? To nie był mój wymysł? Czekajcie, bo przykład widzę coś w domku. Powiem, że te punkty będą. Żywot świętego metropolity Sineutusa. Sineusta chyba. Sineusta! Sineutus. Jest świeca zapalenia. Więc te punkciki mi dają, ale mogę pozbierać. Nie ma co tutaj maksować demka, nie? Zaraz trzeba na kolejny iść, bo jeszcze mamy sporo i do... O! Zdobyłem teraz 75 punktów. Każdym razem, gdy zdobywasz punkty, masz szansę dodatkowe 35. No nie, no to ryba albo wędka. Oczywiście, że wędkę bierzemy. Przecina lekko momentami. No nie ma 30 FPS, nie ma płynnych 60 FPS-ów. Ma 40 FPS-ów teraz na przykład. Ale te 40 jest stosunkowo stabilne. Wiecznie w górę, zawsze Boga patrzy. Nie, ale szczerze powiedziawszy, to te demówki na ten moment mają w opisach dużo niższe wymagania. Ta gra akurat na przykład nie ma wymagania. Ale mają wymagania, po czym te wymagania są kompletnie inne. Ale ta gra na razie się zapada najfajniej z tych wszystkich. Parkury! Nie wiem, jakoś gigantycznie jara mnie pomysł grania za czynnicą. Jakieś takie fajne to jest po prostu. Chyba, że jest dem. Pies idzie. Uciekaj, głąbie. Jest ten bez ręki. Ojej, tutaj przykurwiło. Fetysz? Ja po prostu wiara mocna. Pięć za followka, czekajcie. Pikaczcz. Siemka. No i co teraz? O Jezu, jak winda w Soulsach. To? Mapta? Mapta? Papta? Ale wucety. O Jezu, zakręciło w dosie. O! Ładuję coś, to czasem jakąś kolejną. How beautiful. No nie wiem, czy tak ładnie. Had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. Ja pierdolę. They look so lifelike. What? Czyta się zapisy? Pop namalował głównym swoją rodzinę w więzieniu? Na ścianie? Jezu Chryste. Pierwsza słyszę o takim pomyśle. No.
Zasychało od razu pewnie. Na mrozie równuje śmierci, a prawdę? Co ty gadasz? Jak to działa, że dzień śmierci na mrozie? Gdy sprawdzić? Jak ktoś sprawdzi, zapiszcie, czy to prawda. Jak to działa? Doesn't fucking work. Nothing works here right now. Dobra. A czy tym po schodach lecimy? Tylko chcę wiedzieć, żeby... A, czyli ja tu mogę wejść, okej. Jest taka podsadzka. To tutaj wygląda, jakby się przydało. No i teraz trzeba myśleć, niestety. Nie dla każdego one są. Dobra. Clean, umieszczamy w rowku między dwiema częściami mechanizmu, zapewne przeniesienie momentu obrotowego. Momentum. Kolejny clean. Ile tych cleanów jest? Zoomany clean. A, to podmieniam i może mieć jeden tylko. Jaka? It breaks when there's an overload. To protect the important parts of the engine. Jaka? O, tu już zobacz, co to jest. O. Jedzie! A co to? Butelka? A to kliny połamane. Halo, kurwa, a ja? Go down! Jaka winda w ogóle tu jest? Go down. Something's in the way. No jaja sobie robisz, chłopie. Podaj rękę. No nie, za nisko jest. A tędy? A to jest wejście. Okej. Okay. Fajna liera ta Indica. Na razie chyba moja ulubiona, czy no to jest druga, którą testujemy. A pierwsza, ale no pierwsza była taka śmieszna, kwaśna. O. Co ja mogę zrobić, żeby trochę go w dół z... Going up! Nie, może coś tutaj dać, żeby coś się złamało. Jezu, wiem chyba. O Jezu, ale bym się bał na to wejść. Go down. Going down. Tędy. A tu? Musiałem, że mogę się złapać. To jest złamane. O, ja cię pierdzielę, jaki młyn duży. Oj! Ty, to jest minierka. Ej! Ej, kurwa! Jezu! O nie! Jezu, co za dzikus. Mnie roztrzaskał o podłogę. No, ej kurwa, ale moment sobie wybrali na save'a. Trzeba to jakoś go poszukować, no. To gdzieś wilczył, on nas goni coś czas. Trzeba go poszukować gdzieś tutaj, wiecie? Że widzę gdzie chyba. Ej! Jakaś cenzura się złączyła, chyba nas wrzucił w te koła. I to było zbyt brutalne. Że oni ryzie? Spokojnie, Pimpuś jest pacyfistą. Okej,
Czemu ona nawet zaczęła tak wolno biec? Nie biegał tak wolno aż. Chyba, są to samo. Tędy może? Ty sam? Ej! Co ja teraz mam zrobić? Gdzie on jest? Czeka tam do mnie. Ej, nie warto wrócić. No nie. Za potwór. Co tu zrobić z nim? Chyba, że to wyczekowanie było dobre. Może on by nie zdążył tak szybko, abym dobiegł do pleców. Znaczy do tyłów tego pomieszczenia. O kurde, ciężkie się wlosowało. Dobra, ale teraz się popełnię błędów. Jestem mądrzejszy. On to już jest niedaleko, kurde. No mógłby tą rękę oddać, by przynajmniej nie było już stresu. O. Ej! Szybko! Kurwa! Ja pierdolę, jakie stresujące. Ej! Nie widzi mnie? Myślałem, że to koniec pościgu. O, coś powiedział po rosyjsku pan. Ciekawe ile się demka, bo chcemy jeszcze inne demka potestować, jeszcze będziemy mieli około godzinkę. Tak? A ty myślisz, że od razu w prawo dajemy. To już będzie zablokowane. Zablokowane będzie. Dzięki. Co? Sukin syn. Witam, Solman. Odwróciłem się. Ale gnój z tego psa. Mamy wsią od tyłu. Bydle, takie bydle bez krańca. Dobra, wiemy już jak to trzeba zrobić. I on tam z przodu jest. Ja się cofam. Halo? Mordo? Szybko. To jest symulator? No, w sumie tak. Ale fajna przygotówka się, myślę, że to będzie. Jest. O. Ojej. Co za trzy urwa na koniec. Jezus. And that dog, it's humans left. Podstępny? Czemu się to coraz bardziej wygina? Aha, bo tu kręci tam. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious. Sodomy is possible. Remember that one time when Georgie... That's different. They needed to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog. But how come humans can never do without divine or devilish intervention? Może coś muszę zrobić tym psem? Nie, no nie muszę. Kurwa, już myślałem. Fajne. Wishlist będzie totalnie robiony. Być? Bardzo fajna giereczka. Na razie topowe z tych dwóch demer, co graliśmy. Konkurencja jeszcze nie była duża, ale... Dobra, add to your wishlist. Totalnie bym zagrał, co to wyjdzie. Jeszcze dostosował opcję. Gdzie to jest? Indica? Tutaj. Uninstall, dobra.
Może teraz coś bardziej ruchowego? Crypt Custodian. O, kontroler polecają. No to podłączę, niechaj będzie. To będzie jakaś platformowa gra, jakaś Metroidvania, o ile się mylę. Oj. Okej. Okay. Balatro, widziałem to. O. Coś z padem jakby wyskoczył, że ci problem. Zaraz zobaczymy. Balatro przejęliśmy, czyli ja je widziałem na liście. Być może też sobie przejmiemy, zobaczymy jak z czasem będzie Ernikus. O, działa wszystko. English. Deutsch. Sprich du Deutsch. Już wam udostępniam. Crypt Custodian. Crypt Custodian opowiada o kocie, który w zaświatach jest dozorcą i dostał tą robotę a zawsze, bo umarł. Opcje. Nie wiem, przecież. Trochę ciszej bym dał. 70, dobra. Szybko tylko talerz odniosę i możemy lecieć. I lecimy jeszcze z demówkami, tak jeszcze rodzinkę. Jutro będzie więcej demówek, bo jutro będzie tak demówki do 21, dzisiaj do 20. Tam? Cult of the Lamp? No, rzeczywiście. Rzeczywiście, tak mi się kojarzy też z tymi gierkami tego typu. Dobra, start. Hard oczywiście. O nie, biedny kotek. O Jezu, zawsze spada cztery łapy, co się z tym stało? Arnicus, dziękuję za followka. Haro, haro! O, obudziłeś się, nazywam się Pip i będę twoim guide'em w tym pałacu. Czekaj, co? Tu to się nazywa? Pałacu? Ja byłem na ulicy. Gdzie jestem? O nie, samochód go potrącił pewnie. Czekajcie, bo chcę sobie przyciszyć trochę gierkę. Opcje. Okej.
Hong Pałac jest najpiękniejszą częścią poza życia, ale nie jesteśmy jeszcze w nim, jesteśmy przy wejściu. Tutaj lądują nowe duchy. Duchy? Więc ja nie żyję? Och, cóż, tak, przykro mi, że... Sorry, I should have let with that part. Powinienem od to zacząć. Nie martw się zbytnio. Musimy ruszać. Zacznę z Kendra, ona jest strażniczką. Musisz przejść przez jej komnaty i ona posłucha twojej historii życia i ustali, czy możesz wejść do pałacu. Dobre duchy idą do pałacu, gdzie doświadczają niekończące się błogosławieństwa. A złe duchy są wygnane poza pałac na wieczność. Dalej. O Jezu. X-em się skacze, może... Ale są double jumpy? Nie. Rola nie ma chyba tutaj. O, nie są role. A mnie tu prowadzi tędy. Oj, kurwa, to jest skomplikowane się zaczyna. Wieczko, a podobnie wygląda, co? A tutaj? O. A, tędy muszę iść, to trochę źle mnie poprowadziło. Nie no, takiego boga movementu to... Fajnie, że jest taki indikator, gdzie spadniesz. O, view map? Nie działa. Nie działa ten przycisk mi. Nie, że mi nie działa na padzie, tylko no nie działa mi w tej grze. O, mam pod innym, pod share'em mam. Więc co jest w pałacu? O, nie byłeś? Byłeś zły czy coś? Ja musiałam być, ponieważ Kendra tak powiedziała. A zamiast wyrzucić mnie za pałac, ona skazała mnie na bycie guide'em przez wieczność, widzisz? Kendra może być bardzo restrykcyjna, ale też bardzo uczciwa. Ona ustala zasady i ona zawsze się ich trzyma, nieważne co. Kendra brzmi na jakąś niezłą... Nie tutaj szefową. To jest Metroidvania. O, miotły mam. Aha! Kotek miotów bije. Ale fajne. Bo może w powietrzu bić nawet, może teraz wszystko zamiatać. Patrzcie, sekret już znalazłem. Ja mam w duszy Metroidvania. To nie działa. To jest ładne całkiem. Jest figen. Jak się używa? A, taka po prostu. Dobra, zaczęło się ruszać. Paść ta jest takie niby z góry widok, ale tak trochę od boku. Ale dzięki temu, że widać gdzie się spada, to no dużo łatwiej jest. Ja już jestem gotowy na jakieś speedruny. Teraz tutaj wróciliśmy. Teraz zrobiliśmy calutkie kółko. Proszę, z dzbanków nic nie wypada. Dotarłeś. Komnata Kendry jest tuż przed nami. Zachowuj się dobrze, ponieważ naprawdę nie chcesz być... Nie chcesz jej zadziałać na nerwy. Gdzie ta Kendra? O! To? Kim Kalunaris? O! Hej, słodziaku! Miło widzieć tutaj nową twarz. Jestem słynną Kendrą, strażnikiem życia pozagrobowego. E-o! Muszę ustalić, czy byłeś dobrym kiciem, czy złym kiciem. Oj, przepraszam, że umarłeś. I w ogóle. Często jestem taka smutna. To są drzwi, które prowadzą do pałacu. Ci, którzy mogą wejść do pałacu, doświadczają kończącego się błogosławieństwa. Widziałem, bardzo, bardzo komiczne scenki. I rzeczywiście dużo darcia, widać, że pani to chyba pierwsza do wystrzału, jakby była jakaś paniczna sytuacja. Co się nie działo, to tam panika wchodziła od razu z 0 na 100, jakie darcie upy. Lunaris rzucała shoty z tego, z grania z ekipą w Lethal Company. Są na pograduszkach?
Ale widziałem, widziałem, oczywiście, że widziałem. Ja, a jestem człowiekiem słowa. A te drugie drzwi prowadzą za pałac. Nie chcesz przez nie być wysłany. Okej, wystarczy tego gadania. Zobaczmy na twoje życie. Oho. O. Zostałeś urodzony jako przybłęda. Miałeś braciszkę i siostrzyczkę. Weźcie, smutno mi się robi, jak w tram. Pierwsza do alarmu. Ciekawe określenie. Wtedy zostałeś zaadoptowany przez miłą parę. Oni się dobrze tą zajęli. Uwielbiałeś bawić się i być głaskanym. Cóż, mam co to naprawdę dobre przeczucia. Pip, możesz przygotować drzwi do pałacu? Teraz się kontynuujmy. I wtedy pewnej nocy uciekłeś ze swojego domu, wbiłeś na ulicę i... biedactwo. Cóż, to chyba postanowione, byłeś bardzo grzecznym krotkiem. Muszę ci pozwolić wejść do pałacu. Albo, poczekaj chwilę. Jest jeszcze jedna strona. Tu jest napisane. I po to jak umarłeś, lądowałeś w pałacu i rozbiłeś niektóre z moich statuł. No musiałem, żeby tutaj dotrzeć. To jest okropne. Obawiam się, że byłeś bardzo złym krotkiem. Jako karę, byłeś wyrzucony za pałac na wieczność. Czekaj, nie chciałem zrobić tego. Myślałem, że miałem to zrobić. Pomyślałeś, że masz zniszczyć moje statuły? Przepraszam, ale ta wymówka nie starczy. Siema, Jogaczek. Ale szkoda mi cię, jeżeli myślisz, że to jest do kitu dla ciebie, pomyśl o tym, jak ja się czuję. To ja będę musiała żyć z tym poczuciem winy, skazania cię na wieczne tortury. To naprawdę wkurzające. Jego rodzice ma krótkie nogi, a jednak mnie śledzi, podążę za tobą. Activate Windows, a tak, 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 to jest dobry sposób na rozpoznanie gameplayu. Cóż, wystarczy już tego, czas iść. Och, i przez to, że stworzyłeś taki bałagan, zgadzam się, żebyś był pozaziemskim dozorcą, na zawsze. Więc trzymaj się tej miotły. Teraz czas wyjść, proszę, wyjść drzwiami po twojej lewej. No nie, ja jestem tutaj. Przepraszam, że ci się nie udało wejść do pałacu. Myślałem, że dasz radę, ale chamsko. Lipinki łużyckie. Łącz na 43. Zgłaszam. Weeping Ways. Okej, okay. Co mam tu robić? Co ja tu mam biedny zrobić? O! Śmicy! Ojej! Jakiś węgiel zbieram. Ej, super! To na co mi ten węgiel? Lurczek? Dobra. Sejwik! O! Możesz teleportować pomiędzy punktami. Ej, ale super będzie to giera, coś czuję. Prawie to samo. To jest piękne, to jest czarne te. O, w ogóle mogę zrobić taki atak z wyskoku. Będzie mi spamować się w ledzie. Widzimy ten Dark Souls. Dzisiaj przechodzimy. Dzięki, Aladia, witam. Skoczy statua tu. Jeden klucz potrzebny jest duchowy. Pewnie go nie znajdę już teraz. Demo. Prawie jak w Eldenie. Nie, teraz nie zbieram. Dopiero teraz pokazuję, jak dodge robić? Błagam. Oj. Te czarne, małe cholery wyglądają trochę jak to, co w Spirited Away było. Pracowało w tej takiej... tej węgielki takie. Pewnie kojarzycie, jak to się wyglądał. No nie, no łatwe na razie. To jest hard? Na pewno? No nie, no prościzna. Leczę, żebym sobie ego podbił. I co? Udało się? Czy przykopa była? Żeby na rankedzie się tak trafiało przy tym dimie. A, tutaj tarcz się połączyło. Takie bobasy. O kurde, ale się mapa już rozwija powalenie. No ale to jak tu... Oj,
Jak twórca zamierza schować ten dalszy content? Jakiś blokada czy coś będzie? O, łucznik. Ale fajna giera. Dobrze, że nie można się wytoczyć poza mapę. Rolem. Wiecie, tutaj droga, a tutaj? O Jezu, ledwo. Ale doskoczyłem. Tu nic nie ma. Ale trochę mnie wpycha, patrzę. Czyli mogę pewnie wyskoczyć, tak totalnie, ale... Ale mnie trochę wpycha. Jak jestem delikatnie za daleko, to... Mnie wpycha. Wytoczy, taki kotek wytoczek. Wymoczek. Mogę w dół iść ewentualnie, no możemy się przejść. Tędy. O! Łucznik? Nie, to nawet nie trzeba rolować takiego słabiaka. O! Patrzcie, trzeba je zniszczyć, żeby tego, żeby otworzyć drzwi. Ale fajne mechaniki. Czy nawet jak padnę, to tracę część dusz? Tracę wszystkie dusze, czy... Tracę część dusz, a resztę mogę podnieść, czy coś takiego. Wiecie jak to? O, to jest fajne do czyszczenia. Uuu, to się zapala. Uuu, kluczyk znalazłem. Muszę tą bramę otworzyć. Tak, jestem na początku tego. No jeszcze dalsza droga była, ale chyba widzę już teraz, że jest zamknięta. Wiecie, save'ika robię. Save. Zobaczmy, to boss będzie. The Sinner's Inn. Uuu. Hej dzieciaku, Marla. Witaj w Sinner's Inn. Jak leci? Mam myśli... Właśnie to kiepsko. Zginąłem. Jestem skazany na sprzątanie tego na wieczność. To my... Tak jak my wszyscy. Cóż, jeżeli to ci poprawi humor, to właściwie nie jest tutaj źle. Witajcie w Night City. Jeżeli mnie zapytasz... My, złe duchy... Jesteśmy zabawniejsi. Ale kopią. Jestem Marla swoją drogą. Sprzedaję różne rzeczy, więc kiedy zbierzesz trochę śmieci, upewnij się, że... Wrócisz tutaj i coś kupisz. Powiem ci coś, jako prezent powitalny sprzedam ci nawet twój pierwszy specjalny atak w wielkim przecenie. Nazywa się Super Sweep. Wybierz go. Za jeden? O, ale dobra cena. Oba specjalne ataki i upgrade'y muszą być wyczerpywane w safe shrine'ach. Jedna jest na zewnątrz, czyli w sumie jak ławka w Hollow Knight'cie. Kiedy zaatakujesz wroga, naczynie na szczycie ekranu się wypełni. Kiedy jest pełna, ciśnij kółko, żeby użyć specjalnego ataku. Okej, muszę podejść. A coś jeszcze masz ciekawego? Zadzisz Spirit Shield, który daje briefly gives you invisibility. O, movement speed, ale super upgrade'y. A teraz się od full health, kiedy mam full health'a. Mortal 2 w lobby. Ale do dupy, szczerze powiedziawszy, dolosowuję. Equip? Jest! Jakiś atak miotłą. Uuu! Widzieliście? Ten mecz? Może to tak rapowanero właśnie ma wyjść. Ooo, ale go oklepałem. Ten nie przeskoczę. Gdzieś double jumpa potrzebuję. Chyba. A może przeskoczę? Tak.
żaba. O! Więc tych kamieni. Zaraz będę miał na ulepszenie pierwsze. O, tam jeszcze były. Fajna, fajna giereczka. Naprawdę dobre te, rozdanie tych demek. Re-LR Kendra for Afterlife Overseer. No nie wiem, czy chcę, żeby była znowu. Nie wpuściła nas do nieba króciego. Te pusto. O! 100. O! Będę mógł więcej upgrade'ów mieć. Superancko. Teraz mam 5 slotów. Nie żebym miał czym je uzupełnić na razie, ale no. Mieć mam. Oj, walka. O bogowie, walka. Co to? Okej, kolce puszczę. Czy to było aż za łatwe? Dobra, S. Ała, ała, ała. Ała, ała. Oj, mam, jest tu hitka. A to już ostatni mobek. Nice, ledwo. 1000 mam tego. Kurde, idę to chyba sprzypieniężyć. A czy tu nie ma TPK na prawo? Nie ma, chyba. Jak ja się mogę uleczyć? O, skrzynia jakaś. Pokonaj hordę przeciwników bez otrzymania obrażeń. Akceptuję, bo i tak nie mam życia. Bardzo możliwe, że tam się leczę. Powinien tam wrócić zaraz, ale tutaj muszę pokazać na razie skilla. Oj, coś się respi. Dobra. To są same dzbany. Jezu! Ale zwaliłem. Dobra, uff. Upgrade slota kolejną znalazłem. Dobra, idę się uleczyć chyba, wiecie? Aż podejrzewam, że jak będę wracał, to będę musiał całą mapę znowu czyścić, ale trudno. Mogę zawsze coś poskipować. Kurde, po tych solsach to nie lubię być na low HP i mieć jakieś ograniczenie. Dobra, jestem już bliziutko. A nie, czy nie tędy? Tędy. Tutaj jesteśmy już prawie na miejscu. I zaraz mogę powiedzieć upgrade zajść. Save. Tak, tutaj się leczę. O ty, że... Kendra, ty jest? Hej, kumplu. Fajnie cię tu widzieć, och. Miałem powiedzieć to samo. Co tutaj robisz? Nie żyjesz w pałacu? Żyję, ale lubię przychodzić tutaj i zobaczyć, jak żyją złe duchy. Dzięki temu jestem pokorna, oho. To drogą. Chciałem z tobą porozmawiać o tym całym skazywaniu cię na wieczność. Chciałem, żebyś wiedział, że... Bez obrazy z mojej strony. Miałem nadzieję, że możemy po prostu jakoś to obgadać. Okej, okay, trzymaj się. Aha. Myślałem, że coś powiem mi więcej. Circle around you. Movement speeda mogę? A 4 slota są... O Jezu, to drogie, mnie stać tylko na to.
to jest upgrade wszystko? Dobra. Oj. Pomyliło mi się. No co? Za mało? O. Ubrane? Ubrane. Już tarczy teraz mam wokół siebie, rzekomo. Na razie nic nie widzę, żeby było, ale chyba to ubrałem, co? Options? Zdjąłem? Aha, okej, okay, bo było tam, że slots available, tak? To o to chodzi? I jak mi się zrobiło 2-6, to znaczy miałem założoną. Equip? Tak, rozumiem. Kurwa, cały czas to... to klikam. Ty, jest! No nie, wydaje się być całkiem P. Jak to zamysł? Zobaczymy, jak w rzeczywistości będzie. Tam przeszukałem prawie że nic. Obiad zjedzony? Co było jedzone? Fajnego? Masz tego, takie spóźnione, ale no. A tam byłem, okej. Okay. Dobrze, znalazłem ten dodatkowy slot. A nie, no w sumie. Zawsze i wszędzie idealnie wlatują. No, słuchaj, chyba tak... prostocie siła, ja bym powiedział. Im prościej, tym kurna smaczniej. A zawsze aż coś prościej, można sobie dodać tyle różnych dodatków ciekawych, że... tej o prostocie to nie ma nawet co mówić. Co to? O! Spirita jakieś, które mnie na 20. Myślicie, że to wszystko można w tym zrobić? W demówce? O! Enemies will create a dangerous blast upon death, defeat 15 enemies to remove the curse. I zostaje upgrade slota, ale fajne, ja w tym demka, no powiem tak, pierwsze było spoko, kwaśne, ale takie trochę dziwne. Drugie z tą zakonnicą było świetne i to też się zapada na takie coś, co bym zagrał sobie. To jest takie trochę Hollow Knight-ik. Naprawdę. Muszę teraz zabić 15 wrogów? Nie otrzymuję obrażeń chyba? Oj. O, to o ten wybuch chodzi. Dobra. Melodyjka może być trochę lepsza. Ta nie jest zła, ale tak... mam wrażenie, że bardzo szybko się zaczyna nudzić. Mam jakieś przejście, a potem... to kwasa... no, to polecam ogólnie, polecam. Bo fajne obie. No i ta pierwsza też nie była zła. Chciałem więcej sprawdzić demek, ale w sumie jeszcze jutro będziemy dużo sprawdzać. Jutro być może nawet więcej, bo dzisiaj to... bo dzisiaj to tak naprawdę... taki speedrun trochę, bo jeszcze idziemy... idziemy jeszcze zaraz na CS-ka, idziemy jeszcze zaraz na Valoranta. Może DBD się zmieści z tym nowym trybem? DBD zaraz muszę na sekundę odpalić tak, żeby dodać ten kodzik sobie, co chłopcie wysyłał. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, widzieliście, ale ostatnio udało nam się wbić na Sylwestra 300 subów, jak pamiętacie być może, a być może nie pamiętacie. No ale dosłownie co niedawno dodano opcję, że towarzysz może mieć 20 slotów na emocji zamiast 10 i my idealnie się tymi 300 subami na to zmieściliśmy. Idealnie po prostu. Więc idealnie wbiliśmy, jakby to było przeznaczenie. Jeszcze przed partnerem, żeby sobie dobić 10 slotów darkowych. Ja tam powymyślam coś na rince, powiem jakie są pomysły i postaram się... no damy, ona pewnie będzie miała chwilę wolną to... Fit? Fit jest w planach. Fit jest w planach. El Cyclondoro, no totalnie. A, to się łączy. Ej, patrzcie, kawałek tarczy mi zgadł. Tarczy działa. To co, jak ja teraz mam przejść dalej? Tutaj chyba. Jezu. Oj, koniec? A nie! Okej, po prostu nie możesz się leczyć. To easy. Trochę się zamówiłem pałę. Ej! One już się napiął to teraz. Specjalnie też napinają. Projekta celów? No to tak. Teraz w piątek, czyli za 2 dni, robimy sobie stream z Bosiego, jeden ten obiecany.
Będzie prawie cały z Bushiro. Początek będzie z malowania, bo będę się malował na jakiegoś klauna albo innego takiego. Kurwa. Jezu, no zamuliłem pałę. Mieszają mi się pociski. Jeszcze powinny mi się dzieje się zostawiać, kiedy się w ciebie jak tu za zero weszła. Wiesz co? Sporo jest celów, ale nie wszystkie będą koniecznie w tej samej kolejności robione. Teraz się będziemy robić właśnie na pewno na początek dobry Bossiego. W weekend gramy w Dead Signal, a potem Demon Souls od jakoś od poniedziałku, wtorku. To już trzy duże cele spadają. Co będzie jeszcze oprócz tego po drodze? No zobaczymy, co przyniesie los. No jutro porządek różnie może być. Może być różnie, ale nie, no myślę, że nie będzie aż tak tego. Słuchajcie, nie wiem, czy mimo wszystko, chociaż gierka fajna, nie pójście jeszcze na dzisiaj jedną demóweczkę czy dwie, bo chciałbym potestować jak najwięcej, a ta gierka też leci na wishlistę, absolutnie. Już teraz klikam nawet, żeby nie zapomnieć. Pączki ratują. No pączki są o tyle fajne, że oprócz tego, że będę jadł pączki, będzie się też wbijał pasy celów po prostu. Także to są takie podwójne przyjemności się zrobiły z tego. Dobra, testujemy coś jeszcze. Bardzo fajna gierka. Naprawdę na razie demówy pierwsza klasa. A to ma taki fajny vibe, że myślę, że bym się bawił trochę jak w Hollow Knight'cie. I cel pełny, no. I cieszeń pełna. Właśnie, w sensie cel dla was, jako że będziemy w tej racie, dla mnie cieszy, że będę mógł gdzieś to zainwestować. Czy będzie gdzieś testowana? Słuchaj, dzisiaj po 23 zapraszam na specjalną transmisję. Wiecie, na DBD na sekundkę wbijam. Balatro, wiesz co, Ernikus, pewnie będziemy jutro kombinować, bo nie mam ściągniętego teraz. Mam jeszcze teraz parę ściągniętych. Testujemy coś jeszcze ze ściągniętych gierek i jutro dokiełkujemy parę demówek jeszcze i będziemy dalej testować. Mistrza też będzie pełna po takim zestawie. Oj, będzie. Pełna Micha. Słuchajcie, odpalam, żeby ten kod od chłopcia. Chłopcia, mam nadzieję, że to jest przynajmniej 85 poziom archiw. Przynajmniej, to jest minimum, na które liczę. Po twoich zapowiedziach. Na chwilę, dam, no kategorię mogę zmienić nawet, ale to sobie na chwilkę. Demo wersja, nowa gra wyszła. Nazywa się Dead by Daylight. I ogólnie tutaj macie takich ludzików, którzy uciekają przed postaciami z horrorów. Powalone, mówię wam. Tutaj niestety jest to gra arabska, więc od tyłu mamy, bo tak naprawdę mamy wersję 0.5.7. Hehe, Terio, chłopcie, teraz to już musi być. Czy zero z nim? Miernota, o Jezu, mam nadzieję, że kolana poszły w ruch nad jego truchłem. Nie no, jak będzie cokolwiek, to będę zadowolony. Jestem skromny człowiek. Już trochę na serię. Serii rozpaczy. O! A jest skin do Alana. Unwaid Bright Falls? Ej, zobaczmy. Czyli co jest? Eventowy tom jest? Co ty gadasz? I są te. Ale super banner jest. Jest to. O, jest takie ładne banery. Z Alana Wake'a. Jest tutaj banner nawet. Ale zajebiste. A co tu trzeba zrobić? Lotpońcy, kopanie lub robienie, truki. Ej, no to jutro? A do kiedy to jest? To jest 6 dni, trzeba to zrobić jakoś. American Nightmare? Chyba tak. Stoimy event. Zaraz idziemy z Nerinku na ten. Ale no trzeba będzie potestować. Modifier? Tak, wybierać tier albo surfa. A jakie są? O, właśnie to. To jest kolekcja, a overview? Traverse the darkness with nothing but your own senses to guide you. No abilities, no trinkets, and feel your way to victory. Aha, tak po prostu, tak? Okej. Okay. Lecie back. Store, patrzmy. Czemu to jest białe? A czemu to jest białe, a nie czerwone? U was też to jest białe na ekranie? Czekaj, co jest? A to jest białe, okej. Okay. On nie by miał czerwonej koszuli? To ja przed chwilą dosłownie spojrzałem na ten baner, to widziałem czerwoną koszulę. Chyba moja mi się sprojektowała w głowie. Lol, a to?
Wiecie co, bo ja w Tetarose mi się bardziej od tej sali podoba. Aż ta sala dobrze by się kryła. Ma taką czarną kurtkę. Czyli demka to jest demo nowej gry. Z demo nowej gry. Dobra, patrzmy kot od chłopcia. O, to nie jest ten kot. Kurwa, chłopcie, gdzie jest ten kot? Czekaj. No nie, no teraz to nie znajdę. Czekajcie, muszę dojechać, gdzie ten chłopcio wypluł tego koda swojego. Jest. Zobaczmy, o co się rozchodzi. To będzie jeden blood point, chłopcio? No niech ci będzie, myślałem... O! Oj, panie chłopciu! No teraz to rozmawiamy! Teraz to rozmawiamy! 24 to są dwa poziomy wbite. Zajebioska. Kurde, no nie wiem, bo ja bym poszedł na te demówki jeszcze, ale z drugiej strony bym pyknął jednego modifiera. A z kim byśmy grali? CTK-ami? W sensie survami? Dema? Jednego? Może jednego takiego? Rozchodniaczka. Nic nie zawód? No dobra, chłopciu, zwracam honor. Zezwalam? Zezwolenie jest. Tu muszę questa wybrać. Szybko jeden pójdzie. Zobaczymy, czy jest straszny. Bo nie wiem, czy... Znaczy tak programy, żeby to zrobić jakoś. Jakoś któregoś dnia. W 6 dni najbliższe. Bo kolejny rift się otwiera kiedy? Kolejny tom? Za 6 dni. Aha, czyli jak się jeden kończy, to się drugi zaczyna. Trzymaj się, Epo. Odpocznij sobie koniecznie. Ja też ostatnio miałem parę dni, że się nie wyspałem i mocno żałuję. No co? Dramy survem. Żeby było straszno. Ta luda, to nie można wybrać. Który mam poziom? 19. Trochę się cykam. Trochę się cykam. Latary. Czekajcie, zmienię tytuł. Latary. Zgasły. No, będę biegał. Dwight wygląda, jakby pierwszy miał zginąć w tym horrorze. I jeżeli dobrze rozumiem, to nie ma skilli, nie ma itemów, nie ma terror radiusa i nie ma stretch marków. Trzeba się chować, ale ja mam jakiś jasny strój, a ten to w ogóle się. On będzie pierwszą ofiarą, jak nic. Nie ma niczego. To jest tryb pana Kononowicza. Norgo, Lerys, Family Residence i Ormond. I Freddy jest niedostępny. Czekaj, Norgo? Norgo to jest ten? Borgo w sensie, tak? Lerys Memorial Institute to wiem która. Family Residence to jest Yamaoka? I Ormond? O Jezus, straszne. Straszne może być. Próbujemy. Trzeba 40 ptaków wystraszyć. Miejmy być bezpiecznych, a przy ścianach. A to chłop będzie grał akurat tego. Spice from the Shadows. Ale bym się zwył. A kurwa, nie będzie grał, bo on też nie ma perków, tak? Jakby Hawkins był też? No Hawkins by pasował klimatem. Perków nie ma, zapomniałem, chłopcio. Znaczy myślałem, że tylko survy. No nie wiem, co myślałem. Ja coś to myślałem, że tylko survy. A oficjalnie no to co? Brain fart mały. Oj, oj, oj. No i co wtedy? No właśnie. Będzie w ogóle full jasną mapę, ale co, będzie realnie ciemno? Będzie tak ciemno jak na ulcie tego? Jak na ulcie Dredża? Kurde, po ilu latach? Po 7 latach? Dostaliśmy w końcu jakiś tryb? Po 8 latach? Jakiś tryb inny niż domyślny? O kurde! Ale ciemno! Ale ciemno!
I nie ma Terradiusa. Jezu! Kurwa, ptaszyca. Nie zreplowałem tego. Ej! Czekaj, ja nie mogę nic robić w ogóle? Czemu miała paskę repelowania? Ja nie mogę palet też zbić z jakiegoś powodu. No co? Ej! No nie, zbugowane jest coś. Nie ma większości HD, dlatego nie widać tego? Kurwa, to ja miałem straszne truki, a nie truki mnie. Może haka nie znajdzie w tej ciemności. Ale chamstwo, dobrze nie widziałem paskę, bo mi się wkurzył tylko. Dobry film. Miałem w planach, bo lubię Artora. Witam, Jami, witam. Mhm, tak, tak. Chyba po ten Kirk, tam gra. Miałem katanę. No, wiesz co, ona zdarza się jeszcze. Może nie tak często, ale się zdarza. Leć. Idzie tu? Idzie tu? Ej, no czemu za mną? Ale jesteś po prostu na głowę się leć. Bo na łeb za późno. Nie no, ale słabizna i co będziemy teraz... Będziemy teraz... Ale super. Znalowaj na game modzie, po prostu... Widać, że to jest osoba, która Malphite'a pikuje na Urfie. Ale żenada. Totalna. A co w skrzynkach jest, jak itemów nie ma? Trzeba ptaki postraszyć. Czy mi nie zleciło ptaka? Wystraszonego? Ale fajnie, fajnie ogólnie jest. Kurwa, gdzie te ptaki? A, pod zadania pewnie ma, masz rację. 4. Przecież ich więcej. 5. Cześć. Przyjdzie. No i chwała, bo chwała Bogom. Co za migranie się spotkania, jak się już mówiło. Jeszcze ziomeczko wedy, to już w ogóle słabizna. Oby fajnie filmić siat i zabawa, żeby była dobra. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Fajnie było, jakby tutaj się nie dało robić zadań na tym trybie. W ramach świetnych 11 chyba było. 12. 13. Nie wiem, czy to ja te ptaki płoszę? 14. 15. 16, 17. 18, 19. 20. 21. 22, 23. Trochę duża ta mapa. 24. 25. 25. Gdzie te ptaki? Skończyły się? 26. 27. Tak, nawet nie wiadomo ile genów jest zrobionych. Wynoś się z tymi ptakami ode mnie. Idź sama umierać. Nie. Dobrze.
Ale jest dziwnie, wyobrażasz sobie, żeby DBD tak normalnie wyglądało? 27, 28, na pewno już jest więcej, ale 29? Ale 29 ja naliczyłem nawet. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa. 33. Jeszcze cztery. 35, 36. Ale gameplay co? 37, 38. 40, 39. Ostatniego jeszcze. 40, chyba jest nic. Na pewno mam więcej trochę niż ten. Starą grafikę by dodali. A, duży jest, kurde, pomysł. Ja to się zawsze stałem, dlaczego w tych trybach różnych nie dają, tych takich takie fajne rzeczy się nie decydują. A przy tych generatorach jak jasno. Bo ich nie widać? Mądre, co? Tu nie ma gena do naprawienia? Nie ma. Czy wiele jeszcze genów zostało? Środek może pokręcę. Tu coś jest. Nawet nie wiadomo, ile jest gena naprawionego. Ale bym podrobił sobie jakimś bubą przerażającym na tej mapie, albo... Ty, a Huntress przeciwać się gra. Wrócimy w przystępnej cenie. Słuchaj, myślę, że nie najgorszą opcją by było, jeżeli nie chcesz już samej mangi, no to na przykład sobie kupić jakąś koszulkę z popularną jakąś postacią z tego. Myślę, że to nie jest jakiś wydatek, raczej zależy, co rozumiesz poprzez nieduży wydatek. Ale myślę, że taka koszulka to można w takim sklepie mangowym za gdzieś, jak znasz rozmiar tej koleżanki, to co za gdzieś, nie wiem, 5 dyszek, za 6 dyszek. Zestaw z herbaty z Naruto też myślę, że spoko. Same mangi, ale to musiałbyś wiedzieć, co ona lubi czytać, nie? Jaką serię. No i tyle. Ciężko. Rozmiar wiadro, czy rozmiar ubrań, weź chłopcio. Let me go, please. No gdyby mnie stunelowała na początek. A to ona zerrała jak zerrała. Ciekawe, czy sprawdzi, czy mnie jakimś cudem dorwała bokiem? Czy Arto zrobiła? Tymi ptakami. Dezodorant dla fanów mangi? No ale zrobiło się zadanko. Dobra, jest jeszcze tyle czasu, że można jeszcze pójść na demówę jakąś jedną. Zaraz odpalam jakąś. Ale to jest ta, jak masz jakiś sklep, a ty jesteś w Warszawie, to pewno ci znajdziesz, to możesz jakąś fajną paczkę słodyczy. Zresztą ja często widziałem w tych sklepach mangowych, że są takie właśnie zestawy, że przykład, nie wiem, jakaś jedna manga, parę słodyczy typu te jakieś poki czy inne takie, do tego jakieś dwie przypinki i kubek na przykład. I to się mieści często grubo poniżej stówki. To sobie zaznaczam, ale nie idę już na to. Podam sobie na dniach, no bo trzeba to będzie zrobić, to są punkty. Osobiście kupuję? Ja pewnie jutro będę testował, ale mam go pobranego, to teraz już za mało czasu, myślę. Teraz trzeba jeszcze jakieś kwasotę jedną szybko zagrać. O, możemy tą bathroomsową gierkę, Dreamcore, spróbować. Nie tą dwójkę roli, tylko zwykłą. Testujemy demka Steamfest. Siemka, Aria. Bo za 20 minut idziemy z Dreamcore na ten. A Dreamcore, trzeba zmienić jeszcze tą. Dreamcore. I nie kręciliśmy kołem jeszcze. To trzeba dłużej pograć. Jutro postaram się jakoś to zmieścić, jak nie, to będzie jeszcze pewnie po weekendzie. Raz w wersji demo. Wszystko, co w niej możesz użyć, może się zmienić. Po polsku opis od razu? Kurde. O Jezu, tak mi się kojarzy to.
Język English? A jakim cudem jest English, jak jest po polsku? Przecież widzę, że jest po polsku. Andalus, Suomi, François, Galego, Meigar, Italiano, jakieś te, Norsk, Polski. Kontynuuj, czułość mężki może być? Kontynuuj? Aha! Co to jest kontynuuj? Grafika, potężne ustawienia. A czemu jest rozdzielczość taka? Lecz coś tu się... O, dobra, jest dobra. Mi się wszystko poprzestawiało. Wyłączam rozmycie ruchu. Potężne jakości tekstury wszystkiego. Wróć. Lecz, by się poprzestawiało mi wszystko, co się dało poprzestawiać. Nowa gra? Dreampulse? O! Nie chcę masz jedno szczegółu, cierpliwość i obserwacja są kluczem do sukcesu. Wiem. O, wpadłem chyba do backroomsów przez ścianę. Oj. Bardzo szybka czułość i bardzo dziwnie działa. Ponownie ustawienia, jakie były polecane, były dużo inne, dam na normalne, żeby nie było. Ale no jest jak jest. Kontynuuj i w kontynuuj może czułość mężki zmniejszyć. Nie wiem, zmieniło się te ustawienia w ogóle? Mam wrażenie, że kompletnie nic się nie zmieniło. O, w okienku pełnoekranowym. Czołgaj się, kontrol? Proszę, FPS-y są 35. Na grze, która wymaga GTX 960. Rekomendowanych. Wyłączony jest V-Sync. Cyrmenu? No tak to trochę wygląda, powiem ci. Chodź, czekaj, jeszcze... A może wyjść jeszcze raz do ekranu startowego i jeszcze raz odpalić? Może to pomoże. Palić DLSS-a? Dobra. Palam. Dobra, wyjaśnione wszystko zostało. Zobaczymy, jak teraz będzie działało. No i zdali 30 FPS-ów. Dosłownie tak samo jak na najwyższych ustawieniach. Ustawienia dla Beki dodane, spoko. No dobra, to dla Beki spróbujmy przejść kawałek. Tam jeszcze mamy te parę minut. Może tak ma być? Backroomsy, no. A tak na razie, no zobaczymy. Dużo tych gier backroomsowych teraz jest na tym. Nie wiem dlaczego ustawienia w ogóle się nie zmieniają. Zależy od opcji. Może to jest max? 32? O, teraz 33 było. O, to wygląda jakby miał nie wchodzić. A może tutaj w takim wypadku?
minut na nowym evencie, walić dziady prądem. Oho. Zobacz, RTX. To jest jeden Frutona. Sam Bomber Milk. Bandai Prom Fishing Dummy Candy. Wiesz co, brzmi jak coś fajnego do spróbowania. To, nie, to nie jest ta Goli właśnie. Tą Goli też będziemy testować. Nuta taka, nuta taka, nuta taka, nuta taka, nuta taka. Trzeba wejść na balo. Tak, myślę, że tak. O kuźwa. No climbing over railing. Mój. Tak, myślę, że tak. Jeszcze potem nie wiadomo, czy mur, to tym bardziej. Już było w Roblox za darmo, tam jest rozstrzałka. A będzie mnie tu coś ganiało? O kurwa. Piuro. Mothman, ja ci trochę... Use handrails? Trzeba przy tym pewnie iść. Przerodek pewnie by mnie zabił. A przynajmniej tak sobie to wmawiam. Nie używać latarki? Nie, co to jest? Coś w penisa narysował? Albo penisa, albo latarkę. Krzysia Walo? Chyba będzie. Możemy najpierw wziąć ekipę stąd, taką bardziej, potem od rinki. Jak chcecie, tak naprawdę. Słyszę jakąś muzyczkę. Ma, jest. Chyba jest. W sensie, teoretycznie brałem to wszystko z kategorii horrorowej. No, jeszcze nic mnie nie goniło, ale grałem tak gdzieś z... 5 minut myślę może. No, z 5 minut. No dziwne. Nie wiem, czy ja muszę się z tym wydostać jakoś, czy co zrobić. Mapę tego miejsca to nie pamiętam, bo wydaje się jakby... No tutaj przecież jeszcze ani razu nie byłem. Muzyczkę słyszysz? Słuchaj, tak śpiewałaś. Caution stairway, use handrails. Próbuję w górę iść. Oho! Znam tą konstrukcję. Tam? Teoretycznie mam możliwość, żeby się skłócać. Ale pytanie po co? O kurde, znowu ten? Bezpieczne wygląda, jakby coś mogło nią popierdzielać, co? Co tu jest napisane? Aha. Jestem jedną grę od Silvera 3, później Golda. Kurde, jestem ciekaw, jak mi będzie szła wspinaczka. Bez trzymanki zejdziesz? No właśnie, nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Bo to by znaczyło, że te znaczki niby trzeba być mega spostrzegawczym w tej grze. Staram się być. W najniebezpieczniejszych poziomów backroomsach. Słuchaj, wiesz co? A czekajcie, spróbuję? No nie, w środku nic się nie dzieje. Ale to nie było ostrzeżenia z drugiej strony. Słuchajcie, no ja... No, na pewno jest to jeden z takich najbardziej ikonicznych. Oho, pierwszy raz dotknąłem ziemi. Znaczy wody. Co mi się idę cały czas do przodu.
O, koło. Tutaj nie wiem, czy nie byłem. Chociaż kurwa, nie pamiętam takich rzeczy. O! Coś słychać, muzyka. Symulator pustych pomieszczeń. Może zaraz się coś strasznego stanie. Wiara da się? Chyba tu byłem. Albo nie byłem? No, gra już ma ostatnie chwile, żeby mnie zaciekawić czymś jeszcze. Bo zaraz idziemy na Valoranta. A potem trzeba w całej się skrzynkę wydropić. I być najbogatszym człowiekiem na świecie. Dobra, tam jeszcze. Ja chyba, kurwa, byłem tu czy... O! Wiecie? Okej, myślałem, że tutaj przy krawędzi to mnie łapie, bym był w wodzie, ale tak nie jest chyba. No, spoko. Czy to jest z widzami? Słuchajcie, no... Ciężko powiedzieć. Z jednej strony bym zagrał, ale z drugiej strony... A nie, wiecie co, jak chcecie w sumie. Jak chcecie. Ale w CS-ie na pewno... Na... O? NWR za 2 PS. W CS-a? No można niby zagrać, ale jak chcecie tak naprawdę. Jakby Elo psuli? Słuchajcie, to bardziej... Nie wiem w sumie, jak się Elo zachowuje, to Elo jest w pełni losowe. O! To na pewno coś się zacznie dziać. Arm sraka. Ale chcecie, tylko no w CS jest takie założenie, że mi się nie chce bardzo wojskomu wrzucać, a to takie trollowanie trochę. Ma ranci, już jestem trochę do tego zmuszony. No bo gramy w dużej ekipie, byłem tu. Dobra, zajebista gierka.